Wybrałaś. Raz. Wybrałaś dobry moment. Raz. Okej, okay. Poczekajmy na jakąkolwiek reakcję ze strony osób, które być może... Czekamy na to. Nie, zaczniemy po prostu. Ej, Archon streamuje. Czy nas widać, czy nas słychać? Okej, okay, nie będę zażynał transferu, więc chcę tylko... No właśnie, o to mi chodzi. Podoba mi się, że będzie nas słychać tego, jak ty słuchasz. Dlatego właśnie, żeby nie było... Ale trochę wcześniej i wpadniemy w takiego vicious loopa. Ja nie znoszę słuchać. Jeszcze powinniśmy zacząć mówić to, co mówiliśmy wcześniej. No. Po tym. Ale nie zażynajcie transferu. Dzień dobry wszystkim. Widzę, że już jesteśmy na żywo. Powinno... Dajcie znać, czy nas dobrze słychać i widać. Jak audio? Za jakość wideo musimy przeprosić, ale mieliśmy awaryjną sytuację i pracujemy na pożyczonym webcamie. Ale... Jest to takie spontaniczne podsumowanie naszego wyjazdu na Gamescom, z którego wróciliśmy dzisiaj w sumie, jakby tak ostatecznie chyba. Więc jesteśmy. Porozmawiamy sobie trochę o grach, które tam widzieliśmy. I o samej imprezie. Później z tego materiału, który tutaj teraz powstaje, prawdopodobnie redaktor Kebab zmontuje coś na platformę YouTube. Także tam będziecie widzieli materiał wideo też z targów. Także jeżeli obejrzycie dzisiaj ten livestream, ten podcast, wideocast, czy spontaniczną po prostu spontaniczne podsumowanie, to i tak możecie obejrzeć potem drugi raz na YouTubie, bo będzie tam troszkę więcej zawartości. A przede wszystkim będziecie oglądać nie tyle nas, co będziecie oglądać te 500 GB plus materiału, który nagrałem na miejscu w 4K i 60 klatkach na sekundę. I jeszcze jedna uwaga, zanim wystartujemy oficjalnie, będziemy śledzić czat, ale żeby zachować jakąś integralność tego castu i trzymać się funkcji, którą ma pełnić, czyli taką relację do zmontowania później. Nie będziemy prawdopodobnie odpowiadać na bardzo dużo z Waszych pytań, chyba że pojawi się coś naprawdę interesującego, więc bardzo serdecznie zachęcamy do oglądania, ale nie obrażajcie się za to, że nie będziemy czytać każdego komentarza. Będziemy się na pewno odnosić do komentarzy, ale nie będziemy o nich wspominać tak, żeby łatwiej było Kebabowi zmontować. Się łatwiej to montowało po prostu. Mhm. Dobra, jeszcze może zacznijmy od disclaimerów. Będziemy mieć jakieś powiadomienia o bicach czy tego typu pierdołach, żebyśmy... Nie wiem. Okej, mam nadzieję, że nie będzie nas to rozpraszać. Pewnie nie wiem. Dzisiaj. Dobrze, to zacznijmy od początku. Znaczy co, disclaimery? Czy Przedstawmy się tak, żeby oficjalnie zacząć, kto kim jest, tak na wszelki wypadek. Dzień dobry, ja jestem Zbyszek Kebab Piotrowicz, jestem redaktorem w Arniu i mam na sobie koszulkę RTX NVIDIA. Nie dlatego, że mnie sponsorują i że się sprzedałem, ale to jest moja ostatnia czysta koszulka, więc handlujcie z tym. Ja jestem Grem, również możecie kojarzyć mnie z redakcyjnych wyjazdów. Na wyjeździe pełniłem przede wszystkim funkcję kamerzysty, więc na temat samych gier mogę nie mieć do powiedzenia bardzo dużo, chociaż ograłem kilka tytułów i chętnie i opinią na ich temat się podzielę. Obok mnie siedzi Iga. A Iga Ewa Smoleńska. Ja jestem głównie z niezatopialnych, ale muszę się jeszcze disclaimować, że jestem z Techlandu, więc nie będę wypowiadać się na temat gier Techlandu, bo byłoby to... dziwna. I chłopaki wzięli mnie na Gamescom. Nie wiem jeszcze, jaka jest moja funkcja w tej redakcji, ale jakoś znajdę. Jakąś niszę sobie wykopię. Tak, no to zaczynamy. Jestem Dorian Dorczenzo-Loewe. Znacie mnie, w sensie, jeżeli mnie znacie z RNU, no to fajnie, to znaczy, że długo nas oglądacie. Cieszę się, że mogłem z wami pojechać w tym roku na Gamescom. Pełniłem funkcję głównie, nie wiem kogo, trochę... Koordynatora. Fixera, nie? Networkingera i tak dalej, więc udało się dużo fajnych rzeczy zrobić. A od niedawna pracuję też w polskim studiu Farm 51, więc również nie będę wypowiadał się o grach farmy, bo też by to trochę było nie w porządku. Jak tam trzecia wojna? Fajna jest? Więc o tym powiedzą inni, oczywiście razem z Igą, wydaje mi się, że reprezentujemy po prostu swoje opinie, a nie stanowiska firmy, więc to jest jakby też ważne. Okej, czyli możemy zaczynać nasze spontaniczne podsumowanie. Stwierdziliśmy, że zrobimy w tym roku trochę inaczej. Chcieliśmy przetestować nową formę takiego gamescomowego podsumowania i opowiemy wam o wszystkim na żywo. Tak. Więc... Tak, to jest nasza czwórka, która wybrała się na Gamescom.
Znowu samochodem, tym razem nie płonącym. Ale bez klimatyzacji. Ale mimo wszystko lepiej było jednak nie płonąć, więc jakby jest okej. Na Gamescomie byliśmy łącznie w sumie 5 dni. W sensie tam na miejscu. I zaczęliśmy, to tak możemy szybko opowiedzieć, zaczęliśmy od pokazu NVIDII, na którym zostały zaprezentowane nowe karty. Jak one się nazywały, Zbyszku? Przypomnisz? Coś na ry. gdybyś mógł przypomnieć, jak się nazywają najnowsze karty. Najnowsze karty to są karty, które mają zastąpić całą rodzinę GTX-ów, czyli RTX-y. Z tego powodu, z powodu technologii, jaką tam zastosowali, czyli tak zwanego ray tracingu, który w dużej mierze polega po prostu na tym, że obiekty fizyczne w grze nabywają zupełnie nowych zdolności do odbijania światła i generalnie otoczenia w grze, czyli zupełnie nowy stopień odwzorowania realizmu w grach. Tak w dużym skrócie, bo tam naprawdę tej technologii jest strasznie dużo nawsadzane. Niektórzy się jarają, ja się jaram, niektórzy się nie jarają, bo narzekają: o panie, o jak drogo, tyle dolarów. Ja nie mam, po co to komu? A ceny tych kart zaczynają się od 499 dolarów? To nie jest, także no ceny, w Ameryce, tak? Cena, bez VAT-u, ale... Cena wyjścia wydaje się całkiem rozsądna, jeżeli wziąć pod uwagę to, ile kosztuje w tej chwili Titan X albo chociażby Tenady. Ja nie wiem, mnie i tak na nie nie stać, dlatego nie marudzę, że mnie na nie nie stać, tylko kupię sobie poprzednią generację. Ja do dzisiaj mam GTX 970 i ze wszystkim daję radę, więc nie stać mnie, to nie kupię na przykład i nie będę marudził w internecie. Sama konferencja była dość długa, nie będę ukrywał, że wydawała się może odrobinę nawet przydługa, ale przynajmniej była dość mocno techniczna, więc osoby, które chciały usłyszeć nie tylko marketingowy bełkot, ale też nieco technicznych detali, mogły tego typu informacje usłyszeć. Wiadomo, że później pojawią się bardziej szczegółowe analizy, natomiast pomimo to, że była lekko przydługawa, ale szło wysiedzieć, bo była upstrzona dowcipami różnymi i było całkiem przyjemnie. A po samej konferencji, chyba że jeszcze na temat samej konferencji masz coś do powiedzenia, Dorian? Nie, no spędziliśmy miły wieczór przy grach, które obsługiwały najnowsze technologie NVIDII, więc dziękujemy panu NVIDIA za zaproszenie. Generalnie zaczęliśmy nasz wyjazd na Gamescom od obcowania po prostu z nowymi rozwiązaniami NVIDII. Ktoś w coś grał? Bo po prezentacji mieliśmy okazję, byliśmy wpuszczeni do strefy, w której można było ogrywać tytuły obsługujące niektóre z tych feature'ów. Ja miałem okazję pograć w nowego Tomb Raidera i to było krótkie demo i ono było mocno poszatkowane, bo nie była to nawet ciągła sekwencja, tylko to była jakaś taka kompilacja z cyklu The Best Of, ale ewidentnie był to sam początek gry, pokrywający się przynajmniej częściowo z tutorialem, choć na pewno nie wszystkie mechaniki zostały w nim przedstawione. Wyglądał jak w oba poprzednie Tomb Raidery, także nie byłem zaskoczony, chociaż przy trzecim tytule, który wygląda tak samo, zaczyna być odczuwalna pewna formulaiczność tego wszystkiego, ale to chyba nie powinno zaskakiwać absolutnie nikogo, bo tak samo działają gry z serii Uncharted i masa innych IP. Tytuł kupię, tytuł ogram, tytułem interesuję się w dalszym ciągu. Jestem jedyną osobą, która w niego grała? Tak, ja się przyglądałem jeszcze Resident Evil 2 HD, tak się chyba nazywa ta gra. W każdym razie ten remaster, czy remake właściwie dwójki. A oprócz tego było dostępne jeszcze Metro, ale o Metrze jeszcze powiemy. Był dostępny Battlefield 5, tak. O nim też zapewne jeszcze powiemy. Czyli po prostu gry, które te nowe technologie wykorzystują i które będziemy mogli obserwować już po premierze samych kart prawdopodobnie. No i chyba tyle na temat samej imprezy. Chcesz coś jeszcze dodać, Kebab? Nie wiem, tak naprawdę to nie. Wszyscy pozdrawiam wszystkich, którzy się obrazili, że wrzuciłem ładne zdjęcie, bo myśleli, że sponsorowane. Ja chciałem wam ładne zdjęcie wrzucić. Takie ładne. Wiecie, jak ja moim Xiaomi długo musiałem to robić? Tak było właśnie. To nie jest proste. Tak, i we wtorek, w poniedziałek wróciliśmy z konferencji. Będę leciał chronologicznie, mimo że chcieliśmy w sumie zrobić inaczej, ale tak będzie chyba najwygodniej.
żeby mimo wszystko niczego nie pominąć. Ale co, lecimy według... Aha, no dobra. Tak, tak, tak. Stwierdziłem, że być może tak się... Bo tam jeszcze było parę gier, na które się dostaliśmy tak, o, że też... Tak, będziemy... i będę o nich pamiętał, także zaraz o nich opowiemy. A we wtorek zaczęliśmy naszą przygodę z targami od odebrania prasówek i od odwiedzenia strefy Microsoftu, z której też nagraliśmy kawałek materiału. Można było grać wiele fajnych gier, nie wszystkie nam się udało zobaczyć, jako że już w dzień prasowym kolejki były no, w sumie dosyć duże. Mimo, że dostęp do targów miała głównie prasa, to i tak kolejki na przykład na Devil May Cry 5 były ogromne właściwie, już o 9 rano. Więc strefa Microsoftu, na której w sumie grywalne było Spyro i Forza i PUBG i były pokazy właśnie DMC i nie wiem, czy Metro tam było, możliwe, że nie. Tomb Raidera chyba jeszcze mieli, ale nie jestem w 100% pewien. Tak, więc bardzo ładna strefa, zielona jak zwykle. Więc spędziliśmy tam chwilę czasu, spędziliśmy tam chwilę, a później poszliśmy na pierwszy pokaz wargamingu i w sumie możemy opowiedzieć troszkę o tych grach wargamingu. Ja głównie ze Zbyszkiem grałem w te gry. Rozwaliłem go. Tak, od naszego pierwszego Gamescomu w sumie współpracujemy z Wargamingiem. W sensie zawsze na Gamescomie jak jesteśmy, to odwiedzamy Wargaming i ogrywamy to wszystko, co mają i sprawdzamy te ich nowości. I w tym roku te nowości były rzeczywiście ciekawe, bo Wargaming zaczął wykorzystywać nowe technologie, między innymi w grze War of Tanks VR, którą graliśmy ze Zbyszkiem, w którą mnie ograł oczywiście, tak jak mówił, nie zaprzeczam. Pierwszy raz grałem w czołgi w życiu, tak, nie głupio się przyznać. I gra jest w wersji VR, czyli obsługuje urządzenie wirtualnej rzeczywistości. Widok jest za czołgu. Z nad czołgu, tak. W każdym razie nie tak, jak być może niektórzy by się spodziewali, że ze środka czołgu. Jest po prostu, widzimy swój czołg. Widzimy wszystko to, co naokoło i wydawałoby się, że może być to dosyć łatwe, ale w sumie sprawiało mi to dość dużą trudność, ponieważ trzeba było realnie rozglądać się głową, tak, że tak powiem. Tak, trzeba było skręcać, nie? Tak, mieć oczy dookoła głowy i wiedzieć, skąd nadejdzie przeciwnik. Ciekawe rozwiązanie, nie idealne jeszcze, wydaje mi się. Ale przyjemne doświadczenie. Uważam, że grywalne. Jeżeli to jeszcze doświfują, to... Nie wiem, czy jest nisza, czy jest autentycznie zapotrzebowanie na takie gry, bo to raczej nie będziesz bardziej kompetytywny w VR-ze, właśnie nie, to mniej. Bardziej ciekawostka takie jest. Takie demo, nie? Tak, ja kibicuję tej technologii, zawsze to powtarzam, więc mnie takie zabiegi cieszą. W VR-u było całkiem sporo na tym Gamescomie, mnie to też strasznie kręci, ale czy w tej rozgrywce, w tym meczu brały udział wszystkie cztery osoby, które były razem z wami w tym... Tak. To była wtedy... czteroosobowa rozgrywka, nie? Tak mi się wydaje. Cztery osoby jednocześnie brały udział, tak. A poszliśmy następnie na prezentację polskich czołgów War of Tanks na PC. I to jest coś, co na pewno zadowoli wszystkich polskich fanów, ponieważ nareszcie będziecie mogli pojeździć polskimi maszynami. Zobaczyliśmy kilka czołgów, ale na tej prezentacji właściwie dla mnie przynajmniej ważniejsze było coś innego, a mianowicie War of Tanks, tym razem nie VR, a AR, czyli nie wirtualna rzeczywistość, a rozszerzona rzeczywistość. Mogliśmy oglądać mapy z War of Tanks i powtórki z rozgrywki na tablecie, widząc stół, który jest przed nami. Mogliśmy sobie za pomocą tabletu, ciężko się o tym mówi, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z technologią rozszerzonej rzeczywistości, ale poprzez tablet mogliśmy patrzeć na stół, po którym jeździły. Bitwy, tak, po prostu brałeś tak tablet, tak jak ma Dorian, i w zależności od tego, pod jakim kątem go postawiłeś, no po prostu z tej strony widziałeś pole bitwy. Jak się dostatecznie blisko zbliżyło, to też było autentycznie widać tą grafikę, ilość tych detali. Ale to też dlatego, że to nie było procesowane przez ten tablet, tylko przez komputer. Tak, dokładnie. Wszystkie obliczenia były wykonywane na komputerze
i do tableta był wysyłany obraz i działało to bardzo płynnie, zaskakująco płynnie jak na taki streaming i poziom detali był niesamowity. Także znowu ciekawostka, znowu coś nowego i wydaje mi się, że to jest technologia warta śledzenia. Więc jeżeli ktoś właśnie lubi nowe technologie i do tego jeszcze lubi czołgi, to na pewno World of Tanks w AR powinien się zainteresować, bo z pewnością twórcy będą już wkrótce zamieszczać trochę więcej informacji na temat całego projektu. I ostatnią prezentacją o czołgach było World of Tanks Mercenaries na konsolę. Czyli... Nie wiem, czy mam dużo do powiedzenia. Generalnie to jest osobna frakcja, tak? Tak, to jest osobna frakcja w czołgach. To są najemnicy, którzy w takiej... w takiej wizji postapokaliptycznej po wojnie światowej po prostu to jest alternatywna rzeczywistość, którzy po prostu się zbuntowali swoim dowódcom, zbudowali własne czołgi i zaczęli wykonywać misje na własną rękę. To jest nacja, w której możemy odblokować czołgi poprzez wykonywanie różnych zadań, misji i tak dalej. Wszystko dostępne tylko na konsolach. A podobno gracze konsolowi bardzo się domagali takiego trybu fabularnego w World of Tanks, więc to jest taka próba podejścia do tego w ten sposób. I nie wiem, nie grałem w to jeszcze. Mieliśmy możliwość uczestniczenia jedynie w prezentacji, ale jako World of Tanks na... To znaczy fajnie, że World of Tanks na konsolę rozwija się w trochę inną stronę niż to PC-towe. Dzięki czemu grając na dwóch platformach możemy grać właściwie w dwie różne gry. I to jest moim zdaniem okej, bo próba odwzorowania tego doświadczenia PC-towego pewnie nie skończyłaby się dobrze ostatecznie. Więc w sumie... Zobaczymy. To właściwie chyba tyle. To chyba tyle, co mamy do powiedzenia na temat samego wargamingu. Dobrze, jeszcze powtórzę ponownie dla tych, którzy dopiero przyszli, bo widzę, że pojawia się znowu dużo pytań. Dzisiaj nie reagujemy na komentarze, przepraszamy Was z góry, ale to, co teraz mówimy, zostanie później jeszcze wykorzystane w relacji, którą będziemy montować na YouTubie, dlatego nie możemy sobie pozwolić na reakcję teraz z Wami, z czatem, ponieważ potrzebujemy też tego, co teraz nagramy, tego, co teraz omawiamy, do zmontowania tak. relacji. Aczkolwiek czytając pytania, pewnie będziemy się do nich jakoś odnosić, ale nie będziemy bezpośrednio odpowiadać osobom, które te pytania Nie będziemy zadają. Odpowiadać, skąd mamy takie koszulki, czy dostaliśmy figurkę cyberpunku i tak dalej, bo dostaliśmy. Ale no, z góry przepraszamy. Jeżeli będziecie widzieli na czacie, że takie pytania się pojawiają od osób, które dopiero co przyszły, to jeżeli możecie, to też je uprzedźcie, że no, dzisiaj będzie mniej tych interakcji, także z góry dzięki. To co, może przejdźmy dalej. Jasne. Być może pod koniec materiału, jeżeli zostanie nam chwila, to odpowiemy na jakieś pytania, chwilę. Ale także piszcie, ale się nie obrażajcie, jakby co. Na razie skupmy się na naszych doznaniach. Więc jeżeli chodzi o... Co jeszcze robiliśmy we wtorek? Mi się tak mieszałem. Poszedłeś na kolejny VR, tak? Dość monotematycznie. Nie, tak, czekaj. Który? Nostos VR, ale o tym... To było we wtorek? Tak, o tym rozmawialiśmy przed kamerą na samych targach. Tak. Czyli Nintendo. Więc jest to VR w otwartym świecie. Bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Multiplayerowy VR w otwartym świecie, wyglądający nieco jak Minecraft, tylko taki w stylu anime. I... Wydaje mi się, że po prostu zapostujemy to na YouTubie w jakiejś formie, więc myślę, że tam odeślemy. Dobra, no możemy. Jest to ciekawy koncept, tak? Ale moim zdaniem jeszcze mocno niedopracowany. Ale sam fakt, że ktoś spróbował zrobić VR multiplayerowy w otwartym świecie i z takimi mechanikami jak wspinanie się po wszystkim, co widać, w sensie jeżeli jest jakaś skała na widoku, to możemy autentycznie rękami po prostu wspinać się w powietrzu i w grze rzeczywiście nasza postać po tej skale się wspina. Więc bardzo mnie cieszy, że twórcy VR-owi eksperymentują, próbują nowych rozwiązań. No i oby tak dalej. Kiedy pytałem twórców, czy mogę filmować to, co robicie na ekranie, mówili, że jest to wczesna alfa i że chcieliby uniknąć zbliżeń. Jak problematyczny był ten build, który ogrywaliście właściwie? Mieliście tam jakieś nieprzyjemności, jeśli chodzi o sterowanie? Nie dostaliśmy maseczek. O, dobra, no. To jest faktycznie dziwne zjawisko, że spora część stanowisk z VR-owymi hełmami nie oferowała maseczek ochronnych, które
Także można było poczuć. Najwyraźniej są niesamowicie zabawne. Ale faktycznie, build trochę nie domagał, był niedopracowany i jakby jest to zrozumiałe, bo te prace nad grą są na dosyć wczesnym etapie. Ale są obiecujące. Są obiecujące. No dobra, no to może odpuśćmy te VR-y. Co robiliśmy konkretnie po czołgach? Poszliśmy na Nintendo. O Nintendo porozmawialiśmy sobie na miejscu, chociaż ja na przykład niespecjalnie miałem okazję się wypowiedzieć na temat Soulsów, które grałem, bo w Soulsy grałem ja i w Soulsy grała Iga. Ja też grałam w Soulsy. I nie mieliśmy się okazji chyba wypowiedzieć przed kamerą na temat tego, jakie wrażenie. To nie był pierwszy raz, kiedy ty ogrywałaś te Soulsy na Switchu, prawda? To był pierwszy raz, kiedy ogrywałam te Soulsy na Switchu. Ja ogrywałam wcześniej na PS4. Mhm. A trwa szukanie mnie. Od PS4 wersja na Switcha różni się dosyć mocno, przede wszystkim dlatego, że no sprzęt jest troszeczkę bądź co bądź słabszy. Natomiast działa bez żadnego spadku framerate'ów, ale to, w jaki sposób stworzony jest Switch, troszeczkę uniewygadnia, bo jest takie słowo, granie w to. Ponieważ bumper i trigger, które są no, niezbędne przy rozgrywce w Soulsy, są dużo, dużo mniejsze i tak samo jest problem z thumbstickiem na przykład do targetowania. Gra też nie wygląda jakoś fenomenalnie dobrze po prostu na Switchu. No, ja miałam słabe wrażenia, natomiast najprawdopodobniej kupię i będę grać jak zła. To są przenośne Soulsy, więc to jak sam, najbardziej, no przejdę sam, jeszcze raz Soulsy. Sam ten fakt prawdopodobnie wystarczy wielu osobom. Ja też kupię, zamówiłem również Amiibo, bo jestem dziwnym człowiekiem. Ale sądząc po tym, jak działało, nie wyglądało to, jakby miało jakiś gigantyczny overhead, jeżeli chodzi o wydajność, więc z grywalnością legendarnego Blight Town może być bardzo różnie, ale dało się to przejść na PS3, czy dało się to przejść na... Ja zostałam zapewniona przez pana obsługującego to stoisko, że Blight Town nie gubi klatek. Czy to jest prawda? Nie wiem, nie zdążyłam dojść do Blight Town, jak tam byliśmy. Pan testuje moją wiarę w tego typu zapewnienia, ale no... Ten fragment, który ogrywaliśmy, to był sam początek, więc mieliśmy okazję pobawić się z Asylum Demonem i pobiegać dookoła Firing Shrine. Niestety run do Blight Towna się nie udał. Nie. Jak się okazuje, jestem za słaby w Soulsy. Ale dla ludzi, których jara sam koncept przenośnych Soulsów, pewnie. Natomiast pozostaje... Jeżeli macie wybór, żeby w to pograć na jakiejkolwiek innej konsoli, to myślę, że lepiej w to pograć na PS4 albo... Albo no do nawet napisy. Co z Diablo? Głośno, pomyślałam, czy powiedziałam. Co? Dostaliśmy też do ogrania Diablo 3. Graliśmy we czwórkę. Były akurat na potrzeby prezentacji były predefiniowane postaci na levelu 70. Nie ogarnialiśmy. Więc troszeczkę nie ogarnialiśmy, zauważywszy, że ja ostatnio w Diablo 3 grałam milion lat temu. Ale udało nam się przejść w sumie bossa. Chłopaki wiedzą, jak grali, to nie będę może mówić na głos. owszem, dość często zdarzało nam się umierać, ale zaskakujące było to, że całość była bardzo płynna jak na cztery osoby, które siały ciężki rozpiernicz, bo to był odpalony tryb riftów, dlatego jak tylko wpadliśmy do Tristram, to wyskoczył na nas Diablo i pozamiatał. Wy umarliście. Tak było, mniej więcej, ale... Jak najbardziej grywalne, jeżeli chodzi o czytelność interfejsu na tak małym ekranie, może być różnie, ale zanim człowiek osiągnie 70 poziom organicznie, to te rzeczy będzie znał już na pamięć i na dobrą sprawę tych ikonek nie będzie potrzebował. Jestem na tak. Tak, również bardzo polecam. Przenośne Diablo do grania na kiblu, jak najbardziej na tak. To jest owszem tytuł paroletni. Jesteś na kiblu. Teraz będę siedział dłużej. Ogrywaliśmy też Pokémony. No, tak. Fajne Joy-Cony. Które są... Ja bardzo na nie czekałam, ale teraz już chyba przestałam trochę na nie czekać. Ale dlaczego? Zacznijmy od tych Joy-Conów, a potem przejdziemy do spraw merytorycznych. Gra się w nie takim bardzo fajnym Joy-Conem, który jest stylizowany na Pokébola, który jak się zatrzęsie... On ma tylko tam sticka u góry, tak jak kiedyś był... Nunchuck, tak jak w Wii. A jak się go potrząśnie, to Pokémon wydaje dźwięk. To już było pokazywane w którejś zapowiedzi tego, ale to jest tak super. Trzyma się go super przyjemnie w dłoni. No i sam fakt, że możemy przejść całe Pokémony... Powiedziałam to, a tak trzyma się go super przyjemnie w dłoni, więc to jest spoko. Działa też jako pedometr, jest połączony z usługą Pokémon Go,
więc można też przenosić Pokémony z jednej wersji do drugiej. Natomiast, nie wiem, czy coś chcecie jeszcze dodać na temat. Tak, nie wolno było nam filmować sam absolutnie niczego, jeżeli chodzi o Pokémony, nawet nie możemy wam pokazać tego, jak wygląda kontroler, bo... A, kontroler w ogóle, co jest jeszcze super, to jak się łapie Pokémony, to się nim rzuca. W sensie nie rzuca się nim centralnie, tylko tak wykonuje się gest rzutu. Mi to szło słabo, kebab się ze mnie śmiał, szło mu dobrze, ale potem też mu szło słabo. Co? Raz tylko nie trafiłem. Nie, to nie jest prawda. Co? No, w każdym razie to było super, natomiast sama rozgrywka, to Dorian chciał pomarudzić. Nie, chciałem powiedzieć jeszcze, że sam fakt, że możemy przejść całe Pokémony za pomocą jednej ręki, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, jest po prostu spoko. Ten kontroler jest oczywiście opcjonalny, ale gra z nim, myślę, będzie dużo fajniejsza. A sama gra wydaje się, zresztą to nie jest żadna nowość, ale wydaje się być dosyć mocno okrojona. Bardzo. Jakby głównie też chyba przez fakt, że wszystkie dzikie Pokémony, które napotykamy, są dla nas widoczne i nie możemy z nimi walczyć, jedynie je łapać. Aczkolwiek walki są i walki wyglądają ok. Walczymy z trenerami. To był jakiś początek, więc ani jakichś super Pokémonów, ani jakichś super ataków nie mieliśmy. Ale walki to są takie, powiedzmy, klasyczne walki rzeczywiście, jakie były zawsze w Pokémonach. Tylko, że tak jak mówię, jedynie z trenerami. Nie wiem jak z fabułą, jeszcze, bo wydaje mi się, jeszcze że... jedna rzecz. Po walce wszystkie i po łapaniu Pokémona, wszystkie Pokémony ci levelują, nie tylko te, znaczy, które tak, bo używasz. Masz EXP share w ogóle założone, tak, tylko tak. Że co jest dziwne, to o ile po walce to jeszcze kumam, to po złapaniu jest super dziwne, że wszystkie dostają EXP. Jest... Szczególnie, że mu się nie zadaje realnie żadnych ciosów. To jest system z Pokémon Go. Daje się mu berry i albo cię lubi bardziej, albo jeżeli rzucisz lepiej tą piłkę, no to... Więc gra prawdopodobnie będzie dosyć mocno uproszczona i ułatwiona. Jak z fabułą? Nie mam pojęcia. Tak. Wydaje mi się, że będą to po prostu Pokémon Yellow w jakiejś takiej bardziej właśnie, tak jak wspomniałem, uproszczonej formie. I tak chyba zostało nam to przedstawione już wcześniej. Wygląda ok. Czy będzie się w to dało grać jako w jedną z pełnoprawnych gier? Nie sądzę. Bardziej jako znowu taka ciekawostka. Ale no, fajnie, że wreszcie są Pokémony na Switcha. I są dosyć ładne. Są ładne. Są fajne ikonki zrobione. Takie ikonki klasyczne. Są pikselowe. Wszystko inne jest w pełnym 3D ładnym. Oprócz tego co jeszcze? Smash Bros. Zagraliśmy tam parę meczy. Wiecie, jak graliście. Klasyk generalnie. Ale Dragon Ball Fighters było fajne. Będzie się chwalił, bo ze mną wygrał. Tak. Ale sobie przypomnę, jak ale powiedziałam. Nie, to po prostu to był pojedynek na maszowanie przycisków. Yep. Bo tak maszował. Tak maszował. Ja lepiej maszowałem. On tak dobry jest w Fightery, że właśnie tak, że maszował. Ja tak maszowałem. Tylko kółka robi. Powiem wam, że animacje i wszystkie... To jak to płynnie przechodziło właśnie z animacji, z jakiegoś ataku do uniku, wygląda po prostu ślicznie. Naprawdę zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Ja nie jestem fanem Dragon Ball, ale jestem w stanie potwierdzić to, co mówi Kebab, że wygląda jakby bardzo wiernie oddawało charakter. Ale dobrze bawiliśmy się też, w Mario Party na Switcha, o dziwo. Nie. Znaczy, oni się bawiłem, ja się bawiłem rewelacyjnie. Dorian oszukiwał, dlatego wygrał na kilka punktów ze mną. Ale nie wiem, co da się powiedzieć na temat Mario Party. Da się powiedzieć tyle, że tak powinno wyglądać One to Switch na Switcha. Gdyby było grą. Gdyby było grą. A nie demem, za które chcieli tam pieniądze. Tam jest ponad 80 gier chyba. Minigier w sensie. Minigier, tak. 80 minigier. Są bardzo pomysłowe, dosyć długie w sumie. Używają fajny sposób Joy-Conów, to tak. Na pewno. I szkoda, że One to Switch tak nie wyglądało po prostu. No ale będzie Mario Party, więc będzie można ten niedosyt gdzieś tam zaspokoić. Więc to chyba tyle ze strefy Nintendo. Wydaje mi się, że nic tam więcej nie ogrywaliśmy. Nie było Travisa. Była jeszcze FIFA, na strefie nie, ale Nintendo, to chyba wszyscy kolektywnie oglądaliśmy. Trochę dziwne, bo z tego co pamiętam w zapowiedziach miał być Travis Strikes Back. Ja w sumie mogę żałuję. Powiedzieć, że grałem jeszcze w Starlinka, czyli w tą grę Ubisoftu na Switcha, w której budujemy sobie na naszym kontrolerze stateczki. I... No niestety, ale muszę powiedzieć, że chyba dokupię. Bo... Niestety. Bo te statki i te zabawki są takie, że czuję się jakbym był znowu dzieckiem. Nie? Ale to działa tak, że mamy taką śmieszną nakładkę na nasze Joy-Cony. Na tą nakładkę wybieramy sobie pilota, którego chcemy wsadzić. Więc nakładamy pilota, później nakładamy na niego cockpit. Nakładka, śmieszne słowo. Nakładamy jego kokpit, dobieramy skrzydła, dobieramy bronię. Wygląda trochę jak No Man's Sky,
też zwiedzamy różne planety, wykonujemy tam różne misje. Nie możemy tylko wysiadać po prostu z naszego statku. I sam zamysł, te statki, te bronie możemy zmieniać w locie, po prostu odpinając i przypinając nowe przedmioty. To są takie klocki trochę. Jest okej. Dla dzieciaków super sprawa, dla dorosłych najwidoczniej też, więc... No, zwłaszcza dla portfeli. Zwłaszcza dla portfeli. Dla Nintendo dobra sprawa. Nie wiem, co ty. No zobaczymy, czy za 2 lata nie skończy tak jak Skylanders albo inne gry oparte o zabawki. Nie wiem, ale te pudełka, zestaw tych zabawek z grą wygląda tak bardzo jak z lat 2000. Nie wiem dlaczego. Miałem takie wrażenie, to jest tak, wiecie, są przezroczyste, jest przezroczyste pudełko, są wyeksponowane poszczególne elementy i wygląda tak dobrze, że to jest celowy zabieg marketingowy, żeby po prostu to kupić. Celowo wygląda dobrze. Kupić, nie rozpakować, a potem kupić drugie i grać. Okej, okay. Rozumiem. Tak gram. Tak. Okay, nie jestem jedyną osobą, która tak to robi. To co, przechodzimy do następnego, bo jak nam się to rozwlecze, to nie poleci dzisiaj do Szkocji. Jasne, przechodzimy do następnego. Następnym dniem była środa. Ale to co, nic już więcej we wtorek nie robiliśmy? Nie wiem, robiliśmy dużo rzeczy, ale... No, coś takiego wartego wspomnienia, nic? Więc dobra, no to lecimy dalej. Jak sobie przypomnimy, to będziemy... Tak, wtorek polegał głównie na tym, że chodziliśmy po strefie biznesowej i załatwialiśmy jeszcze zaległe spotkania i odbieraliśmy różne wejściówki, fastpassy i tak dalej, więc no wtorek jest generalnie dosyć specyficznym dniem na Gamescomie, ten taki dzień biznesowy. Przeszedłem do środy i w środę ogrywaliśmy sporo, ale możemy zacząć od najważniejszej rzeczy, jeżeli się ze mną zgodzicie. Czyli Wiedźmin 2077, przepraszam, Cyberpunk 2077. Najlepszy. Najlepszy 2077. No. To był pokaz, na który bardzo czekaliśmy i myślę, że trudno się dziwić, ponieważ cały ten hype, który został wygenerowany przed E3 i na samym E3 i po E3, sprawił, że ten pokaz, że po umówieniu się na ten pokaz, no naprawdę nie mogliśmy się go doczekać. I myślę, że można powiedzieć, że jest uzasadniony. Hype, tak? The hype is real. Tak. Został nam przedstawiony godzinny gameplay samej gry. W sensie najpierw, czekając na pokaz, zostaliśmy wprowadzeni do takiego bardzo klimatycznego baru neonowego, cyberpunkowego. I tam czekaliśmy na pokaz. Pokaz się odbył, trwał godzinę. I był dosyć mocno, może nie tyle zaskakujący, chociaż dla mnie lekko zaskakujący był, ale był taki... No intensywny. Intensywny. Myślę, że możemy opowiedzieć sobie o początku. Generalnie zaczynamy jako V, czyli tytułowy Cyberpunk. I pierwsza misja, która została nam pokazana, to taka, w której my musimy uwolnić dziewczynę, która została porwana przez gang ludzi, którzy po prostu porywają... Dziewczyny. Śmieszne. Które porywają dziewczyny i innych ludzi na części, ale nie tylko części w sensie organy, ale również te wszczepy, które ci ludzie mają w sobie, więc wchodzimy do tej hali, patrzymy, a tam rozbebeszone zwłoki, leży ktoś na stole operacyjnym, z niego wystają jakieś kable, ma również pousuwane jakieś organy i tak dalej. Zaczynamy się strzelać. W ogóle bardzo fajny model destrukcji otoczenia, bo można strzelać przez ściany, zresztą nawet się tam... Są specjalne bronie, jak shotguny, ale to sobie zaraz sobie o tym opowiemy. I wszystkie osoby, które twierdzą, że ten Cyberpunk to jest kurde takie GTA, ale w przyszłości, bo jest zbyt kolorowe, to są głupi, bo można zrobić mroczną grę, która jest... która może być kolorowa, tak? Nie musicie mieć deszczu, nie musicie mieć nocy, żeby było mrocznie i ponuro. Bo kiedy wchodzicie do zakładu, w którym rozkręcają ludzi na części, to jest dostatecznie mrocznie i ponuro, poza tym, że na dworze świeci słońce. Naprawdę. Także takie są moje wrażenia i w ogóle wszystko to, tam wszystko bardzo fajnie się składa. My uwalniamy tą dziewczynę, przylatuje Trauma Squad, który jest taką... Trauma Team, który jest taką jakby wysokobudżetową opcją ubezpieczeniową, bo my dzwonimy, znajdujemy tą dziewczynę w ogóle w jakiejś wodzie z lodem, nie? Musimy ją zhakować, żeby przywrócić jej funkcje życiowe, więc podpinamy się do niej, hakujemy jej systemy, żeby przywrócić jej jakoś tam funkcje życiowe. Dzwonimy po ten Trauma Squad, oni przylatują, Trauma Team, przylatują wszyscy pod bronią, ciężko opancerzeni.
Kopią nas w ogóle, zabierają tą dziewczynę, wsadzają i uciekają, nie? I to naprawdę zrobiło na mnie mega wrażenie. Później też jest, bo to jest taka krótka misja, taka, no, nie chcę przeklinać, ale no, taka z jajem. No, bym powiedział gorzej, ale naprawdę, naprawdę zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. W trakcie całego tego dema widziałem jeden glitch graficzny, że po prostu główny bohater wsiadł przez nie do końca otwarte drzwi samochodu, ale tak poza tym to super to wszystko wyglądało i fabularnie, i te wszystkie scenki, na przykład jak sami sobie kupujemy wszczepy i mody i tak dalej, jak to jest rozwiązane, że siadamy na tym krześle, że na przykład jak nam wyciągają oko, żeby zmodyfikować oko, to tracimy wizję, nie? Mamy tylko słuch. Jak to oko się tam przyswaja, to mamy też jakieś tam graficzne glitche i tak dalej. Bardzo fajnie to wyszło. Naprawdę jest to dopracowane w bardzo dużym stopniu. Mówiłeś też o fajnym projekcie postaci w kontekście pana, który... Tak, w ogóle sam design postaci, które się tam pokazują, jest bardzo, bardzo pomysłowo. Na przykład duże wrażenie zrobiło na mnie to, że w drugiej misji mamy do czynienia z takim gangiem, który bardzo ciężko siebie moduje, już tak, już nawet w świecie cyberpunka, gdzie modyfikacje ciała, wszczepy i tak dalej są czymś normalnym, oni to już robią tak poza jakąkolwiek miarę, na przykład człowiek, który miał wycięte pół twarzy i powszczepiane jakieś światła tutaj, bardzo ciekawy design, w ogóle, no, kurczę, może wy coś powiecie, bo ja mogę tak godzinami. Ja wiem, że ty możesz, a ja się cofnę nawet, ty powiedziałeś, że będziesz opowiadał o tym dymie od początku, ja bym się cofnął nawet przed tą misją, o której opowiedziałeś, bo zaczęliśmy na dobrą sprawę od procesu kreowania postaci. Można grać postacią żeńską lub męską, ale co mnie ucieszyło jako osobę, która całkiem sporo czasu w swojej młodości spędziła grając w papierowego Cyberpunka 2020, zachowano pewne elementy systemu tworzenia postaci z papierowej wersji podręcznika, czyli te, które możecie pamiętać jako ten losowany background, czyli sojuszników, przeciwników i pewne wydarzenia z życia, które, jak zapewnił nas później podczas wywiadu Quest Designer, będą miały jakiś realny wpływ na fabułę i wydarzenia wewnątrz gry. Jeżeli chodzi o... Postaram się ubrać to w nieco lepsze słowa i językiem zrozumiałem dla nie tylko wielorybów. Co? Nie będę piszczał jak kebab, ale jeżeli chodzi o kreację świata, to faktycznie postanowili pójść w kierunku nie takim typowo Blade Runnerowym, ale design lokacji jest bardzo faktycznie punkowy. To będzie taka straszna klisza, ale dołożyli do tego cybera faktycznie trochę punku i to się wszystko... To wszystko jest odzwierciedlone i w tym, jak postacie mówią do siebie. Bardzo podobało mi się na przykład to, że dialogi między postaciami były dość obficie okraszone żargonem, który prowadzący prezentację musiał nam wyjaśnić, dlaczego na przykład postacie mówiąc do siebie mówią o walucie per edi. Bo to są eurodolary, które obowiązują w tym uniwersum i to całkiem fajnie, naturalnie brzmi, kiedy wielki, ważny fikser rozmawia z naszym protagonistą, używając tego typu slangu, bo to bardzo korzystnie wpływa na to, jak odbieramy ten świat. Mhm. Kebab nie wspomniał za dużo na temat samego systemu walki, który siłą rzeczy będzie dość istotny. Dowiedzieliśmy się, że gry prawdopodobnie nie da się przejść nie zabijając nikogo, więc będziemy musieli korzystać z tych mechanik. I samo strzelanie, nie tylko model zniszczenia, ale samo strzelanie wydaje się całkiem... brakuje mi polskiego słowa, ale chyba użyłbym anglojęzycznego słowa punchy. Chociaż przeciwnicy są dość dla odmiany spongy. Ja wiem, że... Chodzi o sound design przede wszystkim, jeżeli chodzi o używanie broni, ale przeciwnicy są w stanie przyjąć na klatę ładne parę pocisków, natomiast to ma sens w kontekście uniwersum, ponieważ zakładam, że twardzi uliczni gangsterzy z Night City to są ciężko zmodowani kolesie z pancerzami podskórnymi, dlatego pojedynczy headshot, z tego co widziałem, sprawy raczej nie załatwi. Dobór gier i gadżetów wydaje się też całkiem wierny. To jest coś, co mnie też strasznie kręciło, bo widać, że Redzi tworząc to bardzo mocno, często i przykładali się do tego, żeby wiernie odwzorowywać rzeczy, które zostały
napisane w podręczniku, a to, co, czego nie dało się przetłumaczyć jeden do jeden, jest przynajmniej referencją. I takie rzeczy jak sam anachronizm tego settingu, gdzie mówimy o super zaawansowanej technologii i cyberwszczepach, cybernetycznych kończynach i narkotykach poprawiających nasze możliwości ciała ludzkiego, to w dalszym ciągu wszystko opiera się praktycznie o przewody, czyli jeżeli chcemy się podpiąć pod czyjś moduł, to musimy po prostu wyciągnąć sobie z nadgarstka kabel i to wpiąć. Tak. To są wszystko bardzo fajne estetyczne zabiegi, które dodają temu uniwersum takiego fajnego filmu. Trzeba będzie być strasznie smutnym człowiekiem, żeby naprawdę na to narzekać. Moim zdaniem, że generalnie sama gra wygląda... Ja się jaram, ale nie będę się ukrywał, że sam początek bardzo mocno mi przypominał ostatniego Deus Exa, jeżeli chodzi o strukturę tego. Ale jak? Choćby ta wizyta u doktora, który aha, dobra. Który... No, dobra. Owszem, u Jensena wyglądało to trochę inaczej, ale wyglądało jak coś, co już kiedyś wcześniej widziałem. No i u Jensena był deszcz i była noc. Było w ogóle jakoś tak bardziej cyberpunkowo. Sam klimat miasta jest bardzo, bardzo taki brudny i mroczny, mimo obecnych wielu kolorów, bo wiadomo, że zarówno neony, jak i tam światło dzienne są obecne. Myślę, że to akurat dodaje realizmu tak naprawdę. Tak, ale sam świat jest bardzo taki brudny, mieszkamy jako główny bohater V, który może być zarówno mężczyzną, jak i kobietą. Mieszkamy w takim super blokowisku. Takim mega budynku, który jest osobnym miastem praktycznie. Dla mnie pierwsze skojarzenie to były te super, super wieżowce z Dreda. Tak, no generalnie wychodzimy z mieszkania i widzimy dużo takich codziennych scen typu do następnego mieszkania próbuje dostać się pewnego rodzaju policja, żeby kogoś z niego wyciągnąć. Tutaj ktoś leży na ulicy. Tak, tutaj... oni robią rekonstrukcję, nie? Tego wypadku za pomocą hologramu. Tak, tutaj jest jakiś wypadek, tutaj jest jakaś miejska siłownia. Wszystko jest takie, mam wrażenie, mocno brudne i takie brutalne, więc ten świat nie jest na pewno przyjazny. I to, jakie kolory zostały tam użyte, to uwierzcie mi, że nie ma zupełnie żadnego znaczenia, bo klimat jest zachowany i po prostu to działa, po prostu jest to spójne i gdzieś tam się zgrywa. Jest bardzo dużo decyzji do podejmowania w samej grze. Te misje, które oglądaliśmy, zostały rozegrane w taki sposób, że nasz główny bohater właściwie zdradził chyba 3 czy 4 razy osobę, tak, której tak, dostał misję. Tak, stron po prostu jak chorągiewka. Nie? Właśnie, więc rzeczywiście będziemy mogli wybierać to, co chcemy zrobić i dosyć mocno modyfikować tą rozgrywkę. I jeżdżenie autem jeszcze. Chciałem powiedzieć o samym samochodzie, który jest piękny. I w samochodzie możemy obserwować zarówno świat z perspektywy trzeciej, jak i pierwszoosobowej. Na razie, chodząc, obserwujemy świat tylko z perspektywy pierwszej osoby. Nie wiemy, jaki jest model jeżdżenia, bo była to tylko prezentacja, ale jakby nie powinniśmy się bać tych porównań do GTA, bo sami twórcy mówią, że no jakby też są fanami, też grali w GTA i no nie da się niestety niektórych rzeczy uniknąć. Ale na pewno nie będzie to żadna kalka, no jeździmy autem po otwartym świecie, tak? Po otwartym mieście. Tak uważam, że będą ludzie się czepiać, ale zupełnie niesłusznie. Może tak. Tak, ale myślę, że najważniejsze jest to, że wszystko jest bardzo, bardzo spójne. Bardzo solidnie wygląda ta gra. I bardzo takie brudne, jakbyśmy tego oczekiwali. Jakbym to musiał skwitować jednym zdaniem, to nie słyszałem w zasadzie takiej jednoznacznie negatywnej opinii na temat tego, co pokazali i teraz wiem dlaczego. I widać, że wszyscy, kurczę, na sali też siedzieli po prostu z rozdziawionymi gębami. Ja zresztą sam też. Także ja nie chcę jakoś sztucznie hype'ować, bo zaraz powiedzą, chyba przesprzedał CDP-owi. Ja już się wszystkim sprzedałem dawno, ale jeszcze koszulki od CDP-u nie dostałem. Nie mogę się popisywać. W każdym razie ja się strasznie hajpuję. Takie, nie wiem, czy nie bardziej niż na Wiedźmina. Zupełnie szczerze. Jest to właśnie zupełnie inna premiera. Wydaje mi się, że dużo bardziej taka... To znaczy wiadomo, że inna. No, no tak, ale nie, no wiadomo, że to jakby inne gry zupełnie. Ale też pozycja CD Projektu jest dużo silniejsza teraz na rynku i ta gra... No, myślę, że
nie bójmy się powiedzieć, pozamiata po prostu, no bo ciężko, żeby było inaczej. Wszyscy będą i tak porównywać do Wiedźmina i myślę, że chcący na siłę znajdą rzeczy, które nie były jak w Wiedźminie i są gorsze i w ogóle, ale... Ale ci, którzy zachowają rozum i godność człowieka, to chyba... będą się po prostu cieszyć z dobrej gry. No to chyba się zorientują, że to jednak nie jest to samo. No, nie wiemy jeszcze, kiedy gra wyjdzie, ale na chwilę obecną nie ma żadnego dużego konkurenta, do którego można by ją było bezpośrednio porównać, tak. Jeżeli chodzi o setting, o typ rozgrywki i tak dalej. Także... Dobra, nagadaliśmy się ja strasznie. Ja się jaram. Co najmniej 20 minut gadaliśmy. Nie ma też rzeczy, do której moglibyśmy się jakoś bardzo przyczepić. No, Iga niestety nie może się wypowiadać na temat Cyberpunka, bo na prezentacji nie była siłą rzeczy, więc nie może mówić na temat gry, której nie widziała. Dobra, to co? Lecimy dalej. Co jeszcze widzieliśmy we wtorek? Tak, ja bym chciał powiedzieć w sumie tak ogólnie, bo mówiliśmy o bardzo dużej grze, a teraz powiedziałbym o nieco mniejszych grach, ponieważ... Zrobiliśmy coś takiego w tym roku, że skupiliśmy się nie tylko na tych największych produkcjach, ale również na takich pomniejszych, tych wydawanych m.in. przez Devolvera i inne takie studia typu tam Dotimu czy Jubilee. Tak, czy Arcade Crew. Więc na strefie Devolvera spędziliśmy sporo czasu. Dwa razy byliśmy. Byliśmy dwa razy. Udało nam się ograć Gris, bardzo ładna, czyli przepiękną, kolorową, ręcznie malowaną właściwie. Czy ja mogę tylko w tym miejscu nadmienić, że strasznie szczypią mnie pośladki dalej z powodu tego, że nie ograliśmy My Friend Pedro. Tak. Niestety nie udało nam się umówić, a tytuł wygląda po prostu przezabawnie. Tak, tam się inni ludzie grali, super. Się tak dobrze powiedzieli. Bardzo dobrze się oglądało, a my graliśmy jedynie w Gris, czyli w niedawno zapowiedzianą platformówkę, a bardzo, nie powiedziałbym w sumie, że bardzo kolorową. To jest platformówka, która opowiada taką historię o dziewczynie, która próbuje pogodzić się z losem trochę. Nie wiem, czy możemy zdradzać, czy chcemy zdradzać za dużo fabuły, bo tam też dużo opiera się tak naprawdę na domysłach, bo tam nic nie jest dosłowne, wszystko jest takie alegoryczne. Bardzo, bardzo metaforyczna jest ta gra. Właściwie tak. Główna bohaterka z takich szarych lokacji powoli, powoli przechodzi do lokacji kolorowych i wszystko to ma taki nastrój rzeczywiście wychodzenia z jakichś tam takich ciężkich stanów, ale jednocześnie jest bardzo grywalna, jest bardzo dużo różnych mechanik, nie jest wcale taka łatwa. Jest przede wszystkim przepiękna. Tak, jest w takiej estetyce akwareli na papierze czerpanym. I ma bardzo, bardzo ładnie zrobione animacje, które też widać, że są nie są wygenerowane, tylko są zaprojektowane pokrętkowo. Mam rację, że to projektował hiszpański zespół i jest coś takiego właśnie. Hiszpański zespół, a za design odpowiada jakiś malarz, którego nazwiska niestety nie pamiętam, ale widać, że sporo serca i artystycznego talentu zostało w ten tytuł. Jest też bardzo fajnie stylizowana, bo przechodzi od takiego dosyć hiperrealistycznego przedstawienia głównej bohaterki do bardzo uproszczonych sekwencji i robi to bardzo płynnie i tak naprawdę nic nie traci na w ogóle te animacje bardzo są bardzo płynne i tak. Same na przykład był tam wielki gołąb jest i kółka. Ta animacja wróbel był żart okay. Śmieszny, ona też ma gołąb który właśnie też on był niejako naszym przeciwnikiem, można powiedzieć, no nie do końca. Był zarówno przeszkadzajką i przeszkodą w etapach platformowych, ale też bez niego byśmy nie przeszli. Ale nie? Też jakby miejscami pomagał przez to, że przeszkadzał. Jakby, właśnie więc... bardzo... A co reprezentował, dowiemy się ogrywając pewien tytuł. Bo tak. Mnie, ja obserwowałem oczywiście z boku, jak na kamerzysty przystało, mnie gra przypominała połączenie troszkę może Journey z Bound. Polski. Tak, chciałem też mówić właśnie o Bound. Muzyka jest bardzo piękna w Gris i też bardzo, tak przypomina, też mnie, też bardzo przypomina mi muzykę Bound. I bardzo podobnie jest do Bound, tylko że w wersji 2D. Także jeżeli ktoś czeka na bardzo ładnego, bajkowego, baśniowego może bardziej, takiego platformera z głębszym przesłaniem, to jest tytuł, którym powinien się bardzo zainteresować. Co jeszcze ogrywaliśmy u Devolvera? Pikuniku! Czyli grę, w której Dorian kopię wszystko. Czyli gra, która kopię mnie jest trochę wszystkim. Jak Loco Roco, ale polega na kopaniu głównie. Ona jest taka trochę jak Loco Roco, trochę jak Katamari Damacy, trochę jak Hohokum. A muzyka ma z Katamari. Jest po prostu jest fenomenalnie dobra, bo używa takiej strasznie naiwnej stylistyki,
żeby opowiedzieć historię, która się bardzo szybko robi, tak dosyć mroczna w ogóle. Tak, jest tak, bardzo, tak, bardzo tak, prosta mówisz? Taka dziecięca mroczna? Grafika. Tak, ona się robi dosyć mroczna. Katamari. Dosłownie Katamari. Wszystko jest takie bardzo uproszczone, poczynając od grafiki, poprzez dialogi i w sumie zadania. Ale dialogi przy okazji, oprócz tego, że są proste, są napisane bardzo w punkt. Tak? Gra sobie zupełnie zdaje sprawę z tego, jak gracze grają w gry. Tak. Jak starają się je zepsuć, jacy są w ogóle dla NPC-ów, którym można coś zrobić. Bardzo samoświadomo. Tak, i bardzo odpowiadają. Rozmawiałam w ogóle z twórcą tej gry, jednym z dwóch twórców. To jest studio z Francji, tylko niestety teraz nie pamiętam, jak się nazywają. W każdym razie powiedział, że bardzo dużo tej gry jest inspirowane jeden do jednego tym, co jego 8-letni siostrzeniec chciałby widzieć w grach, a jako że dziecko jest zupełnie jakby bez kontekstu gier, to mówi mu takie rzeczy, które chciałby widzieć, a nie takie, które już widział. Więc ta gra jest też przy okazji bardzo świeża i daje bardzo dużo takiego pierwiastka, który gry się zrobił bardzo poważne, a ona jest taka bardzo dużo zabawy daje. Jest taka radosna, jest strasznie. Ja pamiętam, że Devolver już miał na E3, tak? Nie na E3, tylko ale tam prezentował, że właśnie, że będzie od razu implementował to, co gracze by chcieli w grze. Pamiętacie? Na tej słynnej prezentacji? Tak? Było, no. Okej, no. Ale jest... ogólnie ja czekam jak zła ogólnie na Pikumiku i będę grać. I ma koopa. Koop jest zrobiony na zasadzie takich zagadek logiczno-fizycznych w świecie gry. Ale jest kilka sposobów jakby przejścia każdej z nich. Można współpracować, można się kopać po ryjach ogólnie. Tak. Kopanie to jest świadomie dobre, to naprawdę. Można się też zmieniać w dropsa i trollować swojego partnera, tak? Tak. I pan był w ogóle zachwycony tym, jak graliśmy. Że bardzo ze sobą walczyliśmy jako koop. Ale tak, powiedział, że okej, to jest jedna droga, żeby grać w ten sposób. Pamiętam, jak Jay ciągle kopał NPC-ów. W końcu jeden z NPC-ów wsiadł na niego i go skopał i bardzo się oburzył. Tak. Dlaczego on mnie kopie? I w ogóle ogólnie bardzo, bardzo polecam. Gra ma wyjść już w tym roku na jesień, tylko teraz nie pamiętam, czy wrześniu, czy październik. Chyba październik. To możemy sprawdzić. Nie wiem, ja czekam. Będę grać. Dobra, co dalej? Kolejne małe gry, czyli Windjammers 2 i Young Souls. Super, był Windjammers 2. Czyli gry... Arcade. Tak, gry arcade'owe, jedna kontynuacja klasycznego Windjammers przed wielu lat. Na Switcha. Gra o rzucaniu dyskiem. I Young Souls, czyli gra, którą wy ogrywaliście. Tak, gra o rodzeństwo. To jest druga gra, w której się mocno tłukliśmy. Ona mnie tłukła. No, tak. Zawsze to robię. I grałam chłopcem. Ja grałem dziewczyną. On bardzo chciał grać chłopcem, ale ja grałam. Ale opowiedzcie coś o samej grze. Ogólnie jest tak. To wygląda troszeczkę jak... No to jest taki brawler. Bardzo ładna grafika. Tak, pomyślcie troszeczkę animacja. O Castle Crashers, ale na dwie osoby. Jest przecudnie animowana i przecudnie, bardzo, naprawdę. Bardzo, bardzo fajną ma stylistykę. Jeżeli nie widzieliście, to możecie sobie teraz zobaczyć. Taką bardzo kreskówkową, ale właśnie w takim stylu, taką, który mi osobiście bardzo podoba się. Bardzo, bardzo. No, przyjemnie jest patrzeć na to, jak się w nią gra. Przy okazji jest naprawdę fajna, jeżeli chodzi o flow rozgrywki, ale jest trudna. I trzeba, no żeby dobrze w to grać, trzeba naprawdę dobrze kooperować z drugim graczem, bo... Jest masakra. Przy trójce przeciwników już można dostać niezły wpiernicz, jeżeli się nie współpracuje. Tak. I jest taki fajny gimmick, w którym jest jeden ekwipunek na dwie osoby. Tak. Więc jeżeli ja użyję czapki, to on już nie może jej użyć i w zależności od tego, jak się ubierzemy, to będziemy mieć inne statystyki rozgrywki. Będziemy wolniejsi, będziemy bardziej dynamicznie atakować, będziemy mocniej atakować. Tak. Jest bardzo dużo możliwości. No, krótko mówiąc, chodzi o to, żeby uzupełniać swoje zdolności jako duet. Tak, ale itemy też są... Jakby też jest tylko jeden w puli, więc jeżeli on ma health potion, którego może użyć na jednym levelu, to ja już nie będę mieć health potion. Tak. Więc jest naprawdę, jest fajnie strategicznie, taktycznie taka Z drugiej rozgrywka. Strony, jeżeli się użyje health potion obok swojego partnera, to on jak też, Resident Evil jest. Też życie dostaje. Okej. My nie mogliśmy zostać na tej prezentacji. Tak, ale ostatnią z gier takich mniejszych, które ogrywaliśmy... A mówimy o Windjammers, bo powiedzieliśmy, że tak. Było... A, okej, okay, dobra. Bo na to nie można było nagrywać, bo jest super tajne. Super tajne. Było fajnie. Było naprawdę fajnie. Bardzo prosta chyba rozgrywka jest to w założeniach. Tak, jest to jedna z tych gier, która ma prostą...
prostą rozgrywkę, którą bardzo trudno jest zmasterować ogólnie. Tak naprawdę wszystko zależy od refleksu i tego, jak szybko klikniemy jeden z dwóch guzików. I no nie wiem, no jest bardzo mała mapa, są bardzo szybkie te rozgrywki, więc jest pole rozgrywki w sumie, nie mapa. Sporo jakiś. Najgorsze jest to, że tak naprawdę się tam wykorzystuje tylko jeden klawisz, oprócz sterowania, nie? Tak. I to, co mnie osobiście denerwowało, to to, że jeżeli użyło się tego klawisza, zanim się trzymało dysk, którym się rzucało, to po prostu poruszałeś się szybciej. On służył zarówno do szybszego poruszania, jak i do atakowania przeciwnika. A żeby szybko zaatakować po otrzymaniu dysku, trzeba było właśnie jak najszybciej tym dyskiem rzucić. I bardzo często dochodziło do sytuacji, w których ja, myśląc, że już mam ten dysk, klikałem przycisk i uciekałem, a dysk przelatywał i wpadał mi do bramki. Zresztą chyba wszyscy mieliśmy z tym problem. Ale tak poza tym to gra... Ja nie miałam z tym problemu. Tak, bo Iga nas pokonywała, bo my nie umiemy grać w gry. No ewidentnie. Ona... Chłopaki nie potrafią grać w gry. Nie potrafią grać w gry. Ale raz wygrałem. Przejdę do ostatniej z tych małych gier, które ogrywaliśmy i która chyba zaskoczyła nas najbardziej. I to nie tylko z tych mniejszych gier, ale było to jedno z największych zaskoczeń dla nas na całych targach, czyli The Tales of the Neon City. Tak, super gra. Jest taka ładniutka. Ja nawet wrzuciłem, ci, którzy śledzą fanpage Arniu, mogli zobaczyć krótki wpis na ten temat. Co tu dużo powiedzieć? No, pikselowy cyberpunk z archetypowym detektywem w prochowcu i kotem. Tak. Kotem też można grać. Tak, kot jest grywalną postacią i to jest wszystko, co musicie wiedzieć na temat tytułu. Jest super, super wygląda, jest bardzo fajnie napisane, jeżeli chodzi o dialogi. Świetny świat. Tak, i się pełen naprawdę nawiązań, super bawiliśmy w ogóle. Pełen kolorów, pełen bardzo ciekawych zabiegów artystycznych w takiej grze pixelartowej, gdzie nawet mamy odbicia w lustrach. Takie bardzo, bardzo szczegółowy świat. Jest ray tracing. Tak. bardzo, bardzo szczegółowy, bardzo kolorowy, bardzo pikselowy świat, pełen nawiązań, pełen dziwacznego humoru. To jest ten główny bohater ma figurkę samego siebie w domu. Tak. To mi tak. Po prostu sprzedało. Jakość tej gry jest może nie zaskakująca, imponująca, tym bardziej, że to jest maleńki projekt 9-osobowego teamu z Chin. Tak. Bardzo dużo nawiązań do popkultury. Tak, jest dopiero tłumaczony na angielski, jest masę nawiązań do filmów, do gier. Czekamy. Twórcy nie obiecują jeszcze gry na wersji na Switcha, z tego co pamiętam. Ale bardzo prosiliśmy, więc zobaczymy. I co najważniejsze, w tej cyberpunkowej rzeczywistości jest noc. I można grać kotem. Ale czy mniejsza o noc jest kocia mafia, z którą trzeba załatwiać biznesy. Jest kocia mafia, która musi... Chodzi się kotem i się negocjuje z kocimi gangsterami. Tak, tak. Ja jestem kupiony. Tak. Jest jeszcze rozwiązywanie takich zagadek, no jak to detektyw. Ta gra przechodzi bardzo płynnie z takiego tonu bardzo lekkiego do bardzo, bardzo poważnych spraw. Do takiego stopnia szybko i płynnie przechodzi, że byliśmy super zaskoczeni, jak mieliśmy pierwsze ciało znaleźliśmy. Tak. To było właśnie tak. O, śmietnik, ojej, ciało. Rozwiążmy tą zagadkę. Bo bezpośrednio przed tym trzeba było uwolnić kota, który został zamknięty w pełnej płytowej zbroi. Tak. Zaraz, i nagle potem znajdujemy. Tak, i tam czemu wyprowadziłeś mnie tutaj dalej i bym ciało. I na pełen ekran w ogóle. I też... z tym ciałem był taki motyw, że trzeba było pozbierać dowody z niego. Dowody i wskazówki i potem w oparciu o to poskładać prawdopodobny przebieg wydarzeń, jak na detektywa przystało. Więc ogromne zaskoczenie. Takie bardzo się cieszymy, że trafiliśmy na tak, to. Tak, ja na to naprawdę czekam. I będzie na Switcha. Biznesowej. Jestem ciekaw, ile takich małych klejnotów żeśmy przegapili, bo nie jest absolutną niemożliwością ogranie wszystkiego. Mówisz o grach po prostu. Tak, mówię bo zdarzało nam się zobaczyć więcej takich dziwnych wynalazków. Iga wypatrzyła na przykład Haiku Adventures, tak? Tak, Haiku Adventures z brytyjskiego studia. Można chodzić... To jest dokładnie, gra, jest dokładnie jest tym, co dobra. Sugeruje tytuł. Chodzi się po świecie stylizowanym na drzeworyt japońskie ukiyo-e. I ogląda się świat i oglądając, wchodząc w interakcję ze światem, zdobywa się wersje haiku, które służą nam potem po ułożeniu haiku do interakcji z otoczeniem, żeby rozwiązywać zagadki. I to być może brzmi bardzo źle, ale jest super relaksujący casual game. Ja bardzo polecam. Okej.
Z małych gier ogrywaliśmy też gry polskich studiów, w tym na przykład Artifacts Mundi. Ja nie, ale opowiedzcie słowo więcej. Jest to studio, które jest bardzo znane ze swoich gier takich... Hidden Object, tak, Puzzle Adventure. Hopy tak zwane, czyli takie... Chciałem powiedzieć przygodówki, ale to nie są przygodówki. To są po prostu gry, w których na obrazie zaznaczamy różne przedmioty i trochę działa jak point and click, ale nie ma tego elementu chodzenia po świecie, tylko właściwie poruszamy się po gotowych obrazach. Mówię o tym dlatego, że dużo osób utożsamia firmę z takimi grami, ale tymczasem Artifacts próbuje tutaj czegoś nowego i próbuje... Oni też wydali ich taki hack and slash, który nie pamiętam. Tak, Bladebound bodajże. No, tak. Próbują teraz eksperymentować i ja miałem okazję zagrać w ich dwie gry, które nadal są utrzymane w tej tematyce point and clicków i przygodówek. I było to Iron i Karten, czyli gra, która wcześniej była znana jako Matrioszka. Gra o prześmiesznym... Przygodówka point and click klasyczna. Przygodówka point and click, troszkę stylem... kojarząca mi się z serią Lary, jakby z naszym ukochanym Lovelasem Larym, bo wygląda bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Ja nie jestem Lary, ale gra opowiada historię dziennikarza bodajże, który wyrusza w podróż do fikcyjnego kraju, który od razu oczywiście wszystkim kojarzy się z Rosją sprzed tam wielu lat i próbuje rozwiązać bardzo, bardzo pokręcone zagadki, więc cała gra jest mocno ironiczna, jak zresztą sam tytuł na to wskazuje, i jest bardzo, bardzo grywalna. To są te zagadki, które widziałem w dzieciństwie i to są te zagadki, których bardzo mi brakuje w obecnych grach. Mocno absurdalne, mocno takie przekolorowane. Często tak abstrakcyjne, że po prostu ciężko wpaść na rozwiązania, ale ono jednocześnie jest gdzieś obecne w świecie, więc gra przepiękna, gra z prostymi mechanikami, ale z taką treścią, że bardzo, bardzo czekam na premierę Iron i Karten. I druga gra, czyli jak nazywała się druga gra? My Brother Rabbit? My Brother Rabbit, tak. Być może przekręciliśmy tutaj tytuł, natomiast jest to gra, jest to również gra przygodowa, natomiast nie jesteśmy tam, tak naprawdę jesteśmy kursorem. Tak. W sensie ona jest inspirowana takimi tytułami jak Big Bang Story, więc jeżeli tak, gracie sama, Big Bang sama Story, postać jest... nie chodzi, więc troszkę bliżej tej grze do Hop, ale gra bardzo kolorowa, o królikach, kwiatuszkach i tak dalej, ale jednocześnie opowiadająca bardzo dojrzałą historię. Ponieważ królik, główny bohater, jest odzwierciedleniem brata, któremu bardzo ciężko zachorowała siostra. Oczywiście mówimy tutaj o dzieciach. I brat próbuje opowiedzieć siostrze historię. Żeby czuła się lepiej. Żeby czuła się lepiej, aż mam ciarki w sumie, jak o tym mówię. I ta gra jest tą historią, więc właściwie gramy w tym świecie wykreowanym przez brata, wykreowanym po to, aby nieco umilić tutaj siostrze czas. I to mnie tak jakoś, nie wiem, z jakiegoś powodu bardzo mnie to porusza, że ta gra ma gdzieś tam tak głęboką historię i mimo tych prostych mechanik opowiada bardzo, bardzo dojrzałą, tutaj powtórzę się, historię. Więc czekam. Dwie bardzo dobrze zapowiadające się gry studia Artifact Mundi, nie Hopy, więc warto im dać szansę. Jeszcze nie w tym roku, ale ja warto śledzić i będą na PGA, więc jeżeli ktoś się wybiera na PGA, to warto wpaść, ograć te tytuły i zobaczyć, jak powstają bardzo, bardzo dobre polskie przygodówki point and click. A co z Iron i Karten? Graliście? Tak, właśnie o tej pierwszej, dobrze. A jeszcze tak właśnie w temacie polskich przygodówek, tylko już nie od Artifacts Mundi. Ja miałem okazję pograć w grę Ciok. Pisze się Ciokue. Dość skomplikowana nazwa, okay. Gdzie poznałem Alka Wasilewskiego, niezależnego twórcę, który tą grę Ciok właśnie tworzy już od 5 lat. Co? Mówię Ciok. Ciok. Bardzo fajnie. Fajnie się to mówi. Powiedzcie sobie na głos, jest naprawdę spoko. Ciok. Ciok. W każdym razie właśnie on tworzy tą grę, to jest jego pierwsza gra, wystawiał się tam i mnie bardzo przyciągnęła grafika, którą
właśnie ta gra posiada w sobie. Naprawdę bardzo ładnie zrobiona. On tam miał też swoje artbooki. I ma w sobie coś takiego baśniowego, bajkowego, ale również na przykład te postaci, które one tworzy, bardzo w moim odczuciu nawiązują do takich boszowskich maszkaronów, które Bosz ukazywał w swoich dziełach. Zresztą po rozmowie z nim on przyznał, że faktycznie on się gdzieś tam dawno, dawno temu inspirował takimi tworami. Jeżeli nie słyszeliście o tej grze, ja gorąco, gorąco polecam, bo wydaje się być naprawdę bardzo ładna. Ja nie miałem okazji długo w nią pograć, ale jeżeli chodzi o takie estetyczne wrażenia, bardzo do mnie przemawia. Więc Kepsien to jest ta gra, którą popsułeś, tak? Nie. To nie jest ta, którą striggerowałeś coś, co nie powinno się wydarzyć? Tam było po prostu tak, że na przykład jedną akcję trzeba było wykonać parę razy, żeby dana postać inaczej zareagowała. Ćwok. Więc sporo tych małych gier było też z Polski i mówię o tym dlatego, powtarzając trochę, że warto wybrać się na PGA, żeby te gry polskie ograć, bo jest w co grać. Ja przyznam szczerze, z polskimi grami miałem nieco dużo zaległości przez ostatni czas. W zeszłym roku nie udało mi się tych tytułów różnych na PGA ograć. I w tym roku z wielką chęcią się tam wybieram, bo bardzo chętnie ponownie ogram to, co już widziałem, ale też jestem pewny, że wiele rzeczy przegapiłem i chętnie te zaległości nadrobię. Grałem też w Steel Rats. Grałem, Zbyszek, wygraliście, czy tylko patrzyliście? Ja grałem Pixel Heaven. Tak, ja widziałem na Digital Dragons grę, teraz udało mi się zagrać. To jest gra, która polega na jeżdżeniu motorem. Grałem w to. Dużo później. Tak. Mają bardzo fajnie eksponowaną tą grę. Mają wykonany taki 800-kilogramowy robot. Wielki problem, który wygląda jak coś wyciągnięte z tego dodatku do New Vegas, tego Old World Blues. Tam, gdzie każdy telewizor ma własne oko i to jest bardzo, bardzo fajny design. Podobało mi się strasznie. Bardziej niż gra, jeśli mam być zupełnie szczery. Da się pod tym umawiać na targach. Tak, jest bardzo charakterystyczny. Ja na przykład też na polskiej strefie gier indie grałem w bardzo wczesną, podobną wersję gry Ritual od studia I Found For All. Tytuł widać, że wymaga jeszcze sporo pracy, ale wspominam o nim dlatego, że było to dla mnie osobiście interesujące doświadczenie, bo grałem, obok mnie siedziała Monia, która odpowiada za design tego tytułu i bardzo... O Ritual. I bardzo poważnie traktowała feedback, który jej dawałem. Robiła notatki, bo miała też feedback od innych ludzi, którzy grali wcześniej, więc być może odwiedzając targi growe miałem też jakiś minimalny wpływ na ostateczny kształt to jest w ogóle produktu końcowego, co jest interesujące doświadczenie. Z punktu widzenia właśnie osoby, która ma styczność z game devem, ten feedback od ludzi grających i oglądających rzeczy jest super ważny, więc jeżeli kiedykolwiek będziecie na targach i będziecie w coś grać, to warto mówić. Rozmawiajcie z ludźmi. Odnieście się od tego, co wam się podobało i co wam się nie podobało. Przynajmniej jakieś kilka punktów. Nie próbujcie być sztucznie mili, bo naprawdę negatywny feedback też jest potrzebny, żeby oni mogli ulepszyć tą pozycję. Dalej, jeszcze ja co najmniej dwie gry mam z polskiego stanowiska, o których chciałbym wspomnieć, a wy? Ja chętnie się posłucham. Tak, jest na przykład Lost Paradise od studia Polyamorous. Polskiego studia oczywiście, bo ciągle mówimy o polskiej strefie. Dużo czasu tam spędziliśmy. Dużo. Strasznie fajni ludzie. Bardzo fajnie. W ogóle o samym stanowisku w ogóle Polaków to możemy sobie opowiedzieć później, ale już podsumowując wszystkie gry, więc... Szczególnie, że jest chyba materiał. Co? Szczególnie, że chyba jest materiał. Chyba jest, dobrze. Więc. W każdym razie Lost Paradise to jest właściwie przygodówka 3D, robiona na Unrealu? Chyba tak. Ty też grałeś, prawda? Tak. Tak. Ja też grałam. Ty też grałaś. Dobrze, to możemy wszyscy sobie opowiedzieć. Wygląda bardzo ładnie, jest troszeczkę błędów graficznych, więc może bardziej sobie opowiedzmy, o czym to właściwie jest. To jest gra, która się dzieje w postnuklearnym świecie, w takich słowiańskich klimatach. Znaczy, no? Jest tak, że jest świat postnuklearny i w małym takim bunkrze mieszka syn z matką. Tak.
I ta matka opowiada temu, ona jakby tworzy taką narrację o tym świecie temu dziecku. Rozmawiając z nim przez... Tak, opowiada mu, no tak, ale ona ogólnie mu opowiada bajki. I ona mu opowiada bajki na temat tego, jaki jest świat, ale nie mówiąc tam bomba atomowa, tylko że Sfaruk zesłał na świat wielki ogień. I bardzo ten ogień, mocno nawiązują do słowiańskiej mitologii, tak. I że ten ogień musiał być zgaszony ogromną ilością śniegu. I to jest ta jakby druga epoka lodowcowa postnuklearna. I oni muszą czekać 100 lat pod ziemią, żeby stamtąd wyjść. I ta matka wychodzi na zewnątrz i robi pewne czynności i ma kontakt z tym dzieckiem przez zepsute radio. I to jest taki trochę Walking Simulator Cinematic Experience, troszeczkę pod gry Cage'a, My zaczynamy tam właśnie jako to dziecko, rozmawiamy z tą matką przez radio, w międzyczasie wykonujemy jakieś czynności, musimy tam zadbać o rośliny, włączyć lampy, które ogrzewają, powłączać w ogóle całą elektronikę, w międzyczasie podejmujemy jakieś tam decyzje, bo możemy na przykład, bo jak wiemy, matka jest właśnie gdzieś daleko na w poszukiwaniu... Na rzeże? Matka wyszła na żer. Matka wyruszyła i rozmawiałem z nią przez krótkofalówkę i to znowu jest kolejna gra, w której decyzje są ważne, bo matka jest z nami w ciągłym kontakcie i tam właściwie były takie dwie ścieżki do wyboru. Tak. Kojarzysz? Tak, tam było, że albo możemy poprosić, była taka decyzja, że czy ona ma dalej szukać lamp nagrzewających, czy myślimy, że się one zepsują, ale było jakieś ryzyko związane z poszukiwaniem tych lamp. Ewentualnie mogliśmy wybrać opcję, że myślimy, że się nie zepsują, ale jak się później okazywało, lampy się psuły. To ja tylko powiem jakby o konsekwencji tego wyboru. Powtórz. To jest Lost Paradise. Jakby powiem o konsekwencjach tych wyborów, bo w momencie, kiedy kazaliśmy matce zostać, matka jest, zaczyna być atakowana i wyruszamy jej na pomoc. W momencie, kiedy każemy jej wrócić, to matka przychodzi do naszej bazy wraz z tymi wrogami, więc musimy uciekać. Więc tutaj już jakby, już na początku te decyzje, które podejmujemy, mają dosyć duży wpływ na to. Jeszcze powiem o świecie gry, ponieważ w tym naszym bunkrze leżała gazeta, w której było napisane coś o drugiej wojnie. Tak, w Krakowie. Która była z 56 roku. Gazeta była po polsku i główny bohater mówi: chciałbym rozumieć ten język, więc klimaty takie... Po polsku i niemiecku. Tak. I właśnie i wątek był taki, bo to był bodajże Głos Krakowski czy coś takiego, czy Kurier Krakowski. Tak, coś takiego. I z niej wynikało, że po prostu druga wojna światowa... Gram postanowił wyjść. Tak, druga wojna światowa nie skończyła się w 45, tylko ugrzęzła w takim martwym punkcie i po prostu w pewnym momencie ktoś zaczął odpalać bomby atomowe, bo udało się je stworzyć i w pewnym momencie wszyscy zaczęli odpalać te bomby atomowe i tak się tak doprowadzili do tego etapu, na którym... I to jest, tak jak mówisz, to jest równie ciekawa polska gra i po raz kolejny chyba powiem, że warto się wybrać na to PGA. Tak. Bardzo ładne grafiki, bardzo to co mnie urzekło, bo tam, co ciekawe, ja miałem okazję dłużej pogadać z graficzką, niejaką Rianą Müller, która jest z Danii i tworzy naprawdę piękne rzeczy na potrzeby tej gry. Duże wrażenie i kolorystyka i właśnie to fajny styl. Warto też zobaczyć po prostu, możecie spróbować ją wygooglować. Rianna Müller przez takie oskreślone, nie wiem jak to na klawiaturze to się wybiera. Nie czytasz go po prostu. Müller. No. Okej, więc czy chcesz powiedzieć jeszcze o jednej grze polskiej? Tak, jeszcze miałem okazję pograć w symulator pszczoły. Okay. To jest edukacyjna gra, tak? Właściwie, szczerze, nie do końca wiem, w jaką widownię ta gra celuje. To jest gra 3D, w której latamy pszczołą i zasadniczo celem jej ma być uświadomienie ludziom, jak istotne są pszczoły dla środowiska. Z drugiej strony natomiast okej, my tam latamy, zbieramy pyłki, ale w pewnym momencie na przykład doszło do boss fighta z osą i ja się czułem trochę zagubiony. Czy to... Co się dzieje? Czemu właściwie ta gra służy? Jak wygląda sama gra? Bo oglądałem trailer i tam... Latasz osą. No tak, pszczołą. Ale widziałem tam taki trochę zabieg, że twórcy bardzo chcieli prawie że odtworzyć Hairworksy z tym, że ta włosy... Tak, 8 włosów, nie? No, tak. Jakoś tak...
Generalnie, dobrze, bardzo, bardzo responsywna jest ta gra, trochę za dużą czułość prawdopodobnie miałem ustawioną. W każdym razie, okej, okay, no, polatałem, graficznie wygląda okej, okay. Po prostu nie do końca rozumiem, w jaką widownię starają się celować. Czy to faktycznie będzie gra, która powstaje dla celów edukacyjnych, będzie rozprowadzana po szkołach i będzie można, nie wiem, sobie w nią pograć na lekcjach biologii, czy coś takiego. Nie, zupełnie poważnie. W każdym razie Bee Simulator. Ale taki Bee Simulator... Okej, okay, no... Bee Simulator, powiedziałeś. Bee Simulator. Bee Simulator. Bee Simulator. Tak. A możecie sami obejrzeć też trailer, żeby zobaczyć, o co chodzi w samej grze i w grę prawdopodobnie zagramy już niedługo. Czy to wszystkie polskie gry, o jakich chcieliśmy opowiedzieć w kontekście Gamescom? Nie wiem, mogę jeszcze tylko pozdrowić chłopaków z Seven Levels, którzy mnie poznali i było mi bardzo miło, dziękuję. Chłopaki z Seven Levels robią grę Castle of Hearts. Castle of Heart, którą ja miałem szansę już pograć na Switchu wcześniej, ale to było akurat w takim momencie, w którym ja dopiero dołączałem do redakcji i było mnóstwo innych tematów, którymi musieliśmy się zająć. W każdym razie pogadałem z nimi o tej grze i prawdopodobnie spróbuję do niej wrócić, żeby powiedzieć o niej coś więcej. No ale nie miałem szansy w nią pograć na Gamescomie, więc nie mam więcej do powiedzenia. Z polskiej strefy byliśmy jeszcze u 11 Bitów i tak. Widzieliśmy, właściwie Kebab grał w Moonlightera na Switcha, ale z tego też króciutko, mamy materiał. Tak, ale fajna wielka. Moonlighter to jest gra, gdzie w nocy... Tak? Jesteśmy sklepikarzem w mieście RPG, natomiast nie sprzedajemy rzeczy, które mamy, tylko te rzeczy musimy zdobywać w dungeonach. Generalnie sami biegamy za tymi rzeczami w dungeonach. W dungeonach jesteśmy wielkim pogromcą i tak dalej, a z miotłą. Nie biegamy z miotłą, tak. Kupujemy przeciwnik. Można, nie? Kebab ogólnie stwierdził w pierwszym odruchu, że wywalił z inwentory miecz. Nie wiem czemu, bo ty zacząłeś grę. Zacząłeś grę, że w skrzynce zacząłeś robić. Nie, coś tam grzebać zacząłem. Tak, nie? Wywalił miecz i wziął miecz, tylko miecz mu się nie dodał na rękę. Tylko do inwentory, więc poszedł do dungeona i dzielnie walczył ze wszystkimi miotłą. Ale zamiatał. Dało radę, ale to bardzo fajnie wyglądało. Tak. W każdym razie właśnie pokonałem tam parę stworów, wróciłem, wystawiłem te rzeczy, które z nich wypadły. Ciekawy pomysł. To, co mnie osobiście tak trochę irytowało, może nie. To, że nie ma żadnych sugerowanych cen, za które te rzeczy trzeba wystawiać, tylko samemu musisz dojść do tego, jaka jest optymalna cena danego przedmiotu, nie? Ale okej, okay, to dodaje trochę realizmu. To co? To wszystkie gry z polskiego stanowiska? Możemy jeszcze o samym stanowisku powiedzieć. Te mniejsze gry, tak, z polskiego stanowiska. Polska znowu miała bardzo dużą strefę właśnie w strefie biznesowej, więc można było spotkać się ze znajomymi, zagrać właśnie w dobre polskie gry i było bardzo tak rodzinnie, więc spędzaliśmy tam rzeczywiście sporo czasu. Ale mówiąc o polskich grach, może po prostu powiemy o Dying Light i jakby kontynuując temat naszych narodowych dóbr. Ja się zamykam. Iga, wyjdź. To może... Ja mogę wyjść, ale... Zatkaj uszy. Na. Dobrze, nie, dobra, opowiedzmy sobie o Dying Light, a później rozumiem o World War 3. Tak, myślę, że to jest dobre. Dobra, to co? Kto chce zacząć? Dying Light był pierwszym tytułem, który zobaczyliśmy w czwartek, dlatego tak płynnie przechodzimy do Dying Light. Dying Light 2 zaprezentowany był w formie hands-off, czyli mieliśmy okazję obejrzeć godzinną prezentację, którą prowadził... Przypomnisz mi, jak się nazywali panowie, którzy prowadzili? Tymon Smektała grał Piotr Pawlaczyk. Jest, który jest level designerem. Więc i level designerem. Więc znał mapę doskonale, co było zresztą widać. Demo było niestety hands-off i to, co mnie nie tyle rozczarowało. Liczyłem na to, że demo, które będziemy oglądać, będzie pokazywać więcej spraw mechanicznych, natomiast demo ewidentnie skupione było na innowacjach w strefie storytellingu. Które wprowadza sequel. Także niewiele dowiedzieliśmy się na temat tego, jak będzie wyglądał system wytrzymałości broni i tak dalej. Natomiast zaprezentowano nam opcje, albo inaczej, rozrysowano potencjalne rozwiązania pewnej konfliktowej sytuacji i konsekwencje wynikające z naszych wyborów, które nie zawsze są natychmiastowe i nie zawsze są oczywiste. Co mnie zainteresowało, to, że z opisu, który usłyszałem, wynika, że miasto jest podzielone na strefy wpływów
i nasze akcje będą bezpośrednio miały strefę wpływów i będą miały wpływ. Nasze akcje będą determinować to, kto będzie kontrolował daną strefę, ale to nie będzie ograniczać się do tej pojedynczej strefy, bo będzie miało również wynikające z tego logiczne konsekwencje. Jeżeli przegonimy zombie z jednej strefy, to one gdzieś muszą się podziać, więc jeżeli one są przegonione ze strefy jednej, strefa sąsiednia staje się automatycznie bardziej niebezpieczna, tak. Czyli ten motyw kontrolowania miasta i kształtowania tego, jak ono ostatecznie wygląda, jest nieco głębszy niż po prostu samo rozwiązanie questów. Panowie? Fajnie. Generalnie właśnie to, jak nie mieliśmy tak dużego wpływu na pewno, co się dzieje. Ja tańcuję. Ona nas ignoruje po prostu. Ja rozmawiałam z czatem. Okej, okay, w każdym razie. To nie było, w pierwszej części nie było tego wpływu, tak? W pierwszym Dying Light. Ja przeszedłem całe Dying Light bez dodatku. Bardzo mi się podobało. Teraz mapa ma być 4 razy większa, z tego co pamiętam, tak? Niż w pierwszym Dying Light. To już będzie dużo, bo ja pamiętam, że pierwsza mapka w Dying Light'cie bardzo... Ruchów parkurowych też jest podobno dwukrotnie więcej. Także są faktycznie rzeczy, które pokazywali, których w jedynce nie było. No i biega się fajnie. Generalnie cała ta eksploracja jest zachowana. W ogóle cała fabuła się dzieje już wiele lat po wydarzeniach z pierwszego Dying Light'a, gdzie my poruszaliśmy się po mieście, gdzie cała reszta świata jeszcze nie była opanowana przez zombie, prawda? A w tym momencie już ludzkość przegrała walkę z zombie, cały świat jest opanowany przez zombie i znowu wkraczamy jakby do takiego postapokaliptycznego świata i to nie jest parę lat, to jest bodaj ile? Nie pamiętam. Parędziesiąt lat. W tej chwili też nie pamiętam. 25? 15? 15. Iga mówi, możesz mówić, nie? To jest faktualna informacja. To nie jest twoja opinia, ile lat jest. Dobrze, 15 lat. W każdym razie na tyle dużo, że już ten świat, ciężko byłoby mu się podnieść i tam powstały nowe frakcje i tak dalej. Jest to taki świat typowo gorące ci? Tak. Nie, jak ja się disclaimuję po prostu. Ciągle. Nie mogę, nie? Ale to będę w stanie pociąć tej recenzji. To jest też ciekawe, tak tylko dodam, że to jest kolejna prezentacja, w której tak bardzo duży nacisk twórcy chcą stawiać na wybory i ich jakby konsekwencje. I nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale o wielu grach, o których opowiadaliśmy w kontekście tego Gamescomu, rzeczywiście to skupienie na tych wyborach jest bardzo duże. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że teraz jest znowu taki trend, czy tak jest zawsze po prostu i akurat tym razem tak bardzo na to zwróciłem uwagę. Ale tak chciałem tylko dodać, że to znowu gra, w której wybory mają bardzo duże konsekwencje, które bardzo wpływają na rozgrywkę, na naszą historię oraz na świat, który obserwujemy. I myślę, że to jest coś, co gracze tak naprawdę od zawsze chcą robić w grach, tylko teraz dopiero dostajemy budżety i technologie, które są w stanie pokryć takie zapotrzebowania, ale to jest w ogóle dyskusja tak. na zupełnie na którą nie mamy, na którą nie mamy czasu w tej chwili. Dobra, to coś mamy jeszcze do dodania? Bad Blood, czyli Battle Royale. Brutal Royale, okej. Okay, no. W każdym razie jest to gra, która ma jakiś pomysł na siebie. Nie jest taką prostą kalką innych trybów Battle Royale, bo nie ma jakiejś zmniejszającej się strefy, są te zombie, jest parkour, który uważam sam w sobie jest bardzo fajną opcją. Bo... Przede wszystkim zawiera nie tylko jakby walkę gracz versus gracz, ale również gracz versus przeciwnicy. Zombie, także tak, nie tylko musimy uważać na innych graczy, ale również na przeciwników zombie, którzy są w okolicy. Więc tutaj ta uwaga musi być bardzo mocno skupiona na właściwie dwóch aspektach. I nie możemy unikać walki z zombie, ponieważ naszym celem niejako jest pozyskanie próbek, tak? Musimy pozyskać próbki, żeby móc uciec z tej lokacji. Jeżeli nie będziemy mieć dość próbek, to nie wyjdziemy. Tak samo jeżeli będą na przykład pozostali przeciwnicy. Możemy albo wybić wszystkich pozostałych przeciwników i zrobić to na spokojnie, ale tam też jest jakiś określony chyba czas, w którym przelatuje ten helikopter i nas odbiera. Także jest presja czasu. Faktycznie lądujemy jak w każdym battlu bez niczego. Znajdujemy jakąś broń i tak dalej. Musimy pobierać te próbki i możemy na przykład ukończyć grę bez walki z innymi przeciwnikami, poza zombie, albo możemy właśnie spróbować wszystkich wybić i wtedy odlecieć. Jest kilka opcji ukończenia tej gry, tak? Gra nie zmusza nas do tego, że kończymy jako last man standing, nie? I w jakim modelu, panowie, wychodzi ten tytuł? Będzie najpierw
osoby, które wspierały projekt, będą miały dostęp, później będzie free to play. Czyli ale tylko access, a potem free tak, to play. Tak, ale później, ale twórcy zapowiadają, że to będzie free to play. Miało być bez skrzynek, ewentualnie jeżeli będą skrzynki, to tylko kwestie takie upiększające, tak, nie wpływające na rozgrywkę. Więc moim zdaniem to jest po prostu okay. Druga strona, w którą poszło Dying Light. Rozdzieliło się na Dying Light 2 i na Bad Blood. Także to dwa ciekawe kierunki. Jeden z jednego powodu, drugi z drugiego. Możecie mówić, że kolejny Battle Royale? No pewnie tak, no, takie są teraz trendy, nie da się temu zaprzeczyć, ale fajne jest to, że każda z tych gier próbuje trochę innego podejścia. Uważam, że znajdzie swoją niszę, bo właśnie i parkour, i takie zupełnie inne podejście, no i też rozpoznawalna marka są w stanie zapewnić tej grze taką zupełnie osobną niszę, w którą powiedzmy ludzie, którzy nie odnajdują się w Fortnite czy PUBG, będą mogli sobie pograć. Nas tam nie było, ale czy przypadkiem jedną z tych rzeczy, które wyróżnia Bad Blood, nie jest przypadkiem to, że głównie skupia się na broniach ręcznych? Broń palna jest raczej... Są łuki. Nie, miałem broń palną. Ja też strzelałem. Tak? Tylko to jest okay, po prostu mocno ograniczane. Nie? Nie jest łatwo dostępna z jakiejś skrzynki. Bo widziałem tylko ludzi biegających siekierami i młotami. Na tyle, na ile widziałem prezentację, bo myśmy się z niej musieli urwać wcześniej. Tak samo jak walczyłem na przykład z innymi ludzkimi przedstawicielami, tylko wygenerowanymi przez komputer, nie? Z jakimiś tam szabrownikami. Także nie tylko z zombie walczymy w grze. Mhm. Okej. Okay. Okej, okay, to... Chcę ci opowiedzieć to co? O trzy? Parę rzeczy? Okej. Okay. 12. co mamy do powiedzenia tak naprawdę? To jest gra od polskiego studia. Ty już możesz odzywać się. No teraz tak, możesz, właśnie. Możesz tak... Miałam dźwięk i wyłączenie się do czata. Wyłączyliśmy mutę. Dobra. Co jest do powiedzenia? To jest gra od Farmy 51. W momencie, w którym ją widzieliśmy, były cztery mapy dostępne. To był Berlin, była Warszawa, była Moskwa i Smoleńsk. I to, co wytłumaczyli nam od razu twórcy, Smoleńsk nie jest dlatego, żeby budzić kontrowersje, ale jako osoby, które bardzo się interesują militariami, taktykami i tak dalej, wytłumaczyli nam, że po prostu w Smoleńsku znajduje się tak zwana Brama Smoleńska. I przez którą by... Tak, Iga ma na nazwisko Smoleńska, to jest śmieszne. I w momencie, w którym... by doszło do jakiejś inwazji, powiedzmy, z Rosji, czy w tym wypadku Związku Radzieckiego, czy, bo nie pamiętam, jak to było, tak możesz się odzywać, nie? Jak to było wytłumaczone, jeżeli... Chodzi o militarne znaczenie samego Smoleńska jako... Strategicznego punktu, tak? To jest takie... Jako wejście... Jako ale o wszystkim rosyjski, tym będziecie mogli usłyszeć podczas wywiadu, który przeprowadził Kebab. Tak, ale chciałem tylko o tym wspomnieć teraz na tym... To, co mocno zwróciło moją uwagę, to jest ilość kustomizacji. Ja bym chętnie dał się wypowiedzieć Dorianowi na temat kustomizacji, bo on jednak przy tym jakoś siedzi. Ja nie pracuję przy tym projekcie. Więc... No dobra, no to ty chyba głównie gadałeś z tym... Można kustomizować wszystko. Wszystko. I wszystko? Wszystko. Każdą naszywkę, każdy część ekwipunku. Nawet elementy broni, nie tak. Całą broń. Ale poczekaj, najpierw każdy element ekwipunku ubrania naszego ziomeczka możemy broń praktycznie tak, jak nam się podoba ją dla siebie spersonalizować. Jesteśmy w stanie większość części czołgu, między innymi, oraz innych pojazdów. Natomiast zostaliśmy zapewnieni, bo tego jest morze po prostu, tam się da w ogóle w tym utonąć. Zostaliśmy zapewnieni, że najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o design rozgrywki, nie będzie to tak, że dostaniemy automatycznie 3 miliony rzeczy, które będziemy mogli robić, tylko będziemy uczeni po kolei w taki sposób, żeby nam się to odblokowywało i żebyśmy wiedzieli, co robią te rzeczy. To będzie miało znaczenie. Ale będziemy tego znaczenia świadomi, co jest w ogóle super i tak się powinno robić rzeczy. Okej, okay, i kolejna rzecz. Tam naprawdę takie, jeżeli chodzi o ekwipunek, pojawiały się elementy, które wydawały się dziwne i takie punkowe i nierealistyczne, ale co zapewniają twórcy, wszystko jest realne i wszystko jest oparte na prawdziwych, powiedzmy, uniformach bądź dodatków do rzeczy. Na przykład na mnie jakieś takie dziwne wrażenie zrobił taki grzebień, który ktoś miał na hełm z Irokeza. Irokeza. Ja myślę, ojej, dobra, fajnie, postapo, nie? Albo coś tam, ale okazuje się, że naprawdę coś metalowy takiego... Metalowy Irokez, który wyglądał jak piła tarczowa, tylko tak. Po prostu przyczepiona do... Okazuje się, że jest jakaś jednostka, która to wykorzystuje. Ale wygląda super. Allegedly. Więc... Sama, jeżeli chodzi o sam tytuł, to ja nie będę ukrywał, że to nie jest gatunek, w którym ja siedzę i który znam. I jak graliśmy ten meczyk, ile to było osób?
6x6, tak? Coś takiego. Dostawałem straszne bęcki, ale pod koniec tego zacząłem w końcu jarzyć zasady i to, do czego służą drony i to, jak przejmować punkty kontrolne. Zresztą tobie to też zajęło chyba chwilę czasu. Mi to troszeczkę zajęło, tak. Pewnie szybciej niż mnie, jak znam życie. Ale się bardzo dobrze robiłam, bo ja rozjeżdżałam ludzi. Bo są w ogóle... Są pojazdy. Są pojazdy, zbiera się punkt... Przez granie w różne rodzaje tego, co chce się tam ugrać, bo najpierw się wybiera sobie, czy jest się bardziej defenderem, czy bardziej chce się atakować i tak. Za to, co sobie wybierzemy, dostajemy więcej punktów, więc musimy się decydować na samym początku rozgrywki, czy wolimy bronić, czy raczej atakować. I za to, za wykonywanie rozkazów, to jest taki battlefieldowy, mi się bardzo kojarzy, jeżeli chodzi o wykonywanie rozkazów, jesteśmy w stanie zdobywać punkty, które nie dość, że liczą się nam, to przy okazji liczą się na pewne... elementy rozgrywki, typu na przykład spawn pojazdu, albo przejmowanie punktów, na przykład daje nam nowe spawn pointy, więc jakby jest, na samym początku, jak tylko usiedliśmy, to miałam z tym lekki problem, ale dosyć szybko zrozumiałam, o co chodzi. Bardzo dobrze mi się strzelało do ludzików. I one umierały. I wow. to było fajne. To śmieszne. To, tak. Co zdaje się wyróżniać ten tytuł na tle innych, i mówię to okiem z perspektywy absolutnego laika, rozmawiając z jednym z designerów, to jak duży nacisk postanowili położyć na interakcje, nazwijmy to, pocisków i pancerza. Tam generalnie z tego, co nam powiedziano, fizyka tego i to, jaki efekt mają te rzeczy, jest odwzorowana bardzo wiernie. I dość ważne jest na przykład dobór stosownego pancerza do naszego buildu, bo on faktycznie ma wpływ, realny wpływ na naszą przeżywalność na polu walki. I tam to jest właściwie... nawet między innymi waga broni, którą się nosi. Tak, waga broni, waga pancerza, to są również rzeczy, które można modyfikować. Ogólnie dostaliśmy ostry wpiernicz, jak graliśmy też. Tak, dostaliśmy srogie bęcki, ale to nie szkodzi. Które nie byłam najlepsza, więc to nie była gra dla mnie. Już ci zabieram, przepraszam. Dobra, coś jeszcze mamy? Jeszcze jest metagra. To coś, tak, coś tak, co tak, mi się tak. bardzo podoba. Czyli w momencie, w którym kończy się mecz pomiędzy graczami, gra tak naprawdę się nie kończy, ponieważ gracze mogą później wpływać na to, jak ten konflikt się, powiedzmy, rozkłada... Poza grą, poza tymi meczami mamy dostęp do takiej wielkiej mapy, gdzie można po prostu przyznawać punkty, które sami zgromadziliśmy w trakcie meczu, żeby rozkładać, powiedzmy, siłę albo wspierać na przykład dane regiony. Wówczas mamy na danych mapach przewagę jako dana strona konfliktu. Jakieś airstrike'i na przykład się zaczynają odpalać, ale to jest wszystko utrzymane na takim balansie jakby wagi, bo do tych samych stref jakby drużyna przeciwna również może dodawać swoje punkty. Więc musimy też strategicznie myśleć, czy wolimy raczej, żeby nie mieli tutaj przewagi, czy żebyśmy my mieli przewagę w innym miejscu. Więc dochodzi taki bardzo fajny w ogóle patent przeciągania liny jakby z jednej na drugą stronę. I wydaje się to bardzo ciekawe ogólnie. W ogóle to fajny pomysł na to, żeby po prostu przyciągnąć gracza do pozostania w grze na dłużej bez... w serii lootboxów i jakichś innych rzeczy, tylko właśnie po to, żeby wytworzyć w graczu takie poczucie i przywiązanie do danej frakcji, że on faktycznie ma jakiś realny wpływ na ten konflikt. Te konflikty będą sezonowe, tak? Będzie dany sezon, będą leaderboardy, będą inne rzeczy i będzie można zobaczyć, jaki dany gracz miał wpływ na konflikt w danym sezonie. Jest to bardzo ciekawe. Poza tymi czterema mapami, które wymieniłem, mają być jeszcze inne mapy. Pamiętacie jakie? Mają być inne mapy. Mają być 7 map, nie 4. Nie pamiętam w tej ale chwili, nie pamiętam teraz, być może były wymienione w trakcie wywiadu. Ale nie pamiętam teraz, o które chodzi. W każdym razie będzie więcej niż 4. Dobra, czy mamy coś do dodania? Jeżeli chodzi o WW3, to chyba wyczerpaliśmy temat. Chyba tak. To co? Ktoś się dopomina o Ubi. Chcecie coś powiedzieć? Ponieważ chciałbym jeszcze dokończyć temat polskich gier. Okej. Byliśmy jeszcze na prezentacji Kurska. Tak, tak, byliśmy. Co możemy powiedzieć? To jest gra, która wychodzi za 2 miesiące? W październiku. W październiku, czyli już niedługo. Gra, która budzi duże kontrowersje, szczególnie wśród rosyjskich. We wschodnich mediach. Gra nazywa się Kursk i nawiązuje do katastrofy okrętu podwodnego. Dla młodych uczestników tego streama, którzy mają powiedzmy 18 lat lub mniej, w 2000 roku miała miejsce katastrofa na Łuku Kurskim, czyli zatonęła łódź Federacji Rosyjskiej.
w której znajdowali się marynarze i oni, no niestety, umarli. I teraz jest to o tyle kontrowersyjna sprawa, że rosyjskie media i w ogóle rosyjska społeczność uważa, że polski deweloper próbuje żerować na ich śmierci. No i jest to ciężki temat, szczególnie no, nawet tam twórcy nam opowiadali, że mieli wywiad z rosyjską telewizją, która no, zadawała takie, a nie inne pytania, żeby potwierdzić, bo przyjechali i chcieli tak pod tezę stworzyć już ten wywiad. Chcieli udowodnić, że źli Polacy chcą zrobić grę o Rosjanach i tam żerować na ofiarach. Ale może dość o podłych tak. rosyjskich mediach, guys. Pomówmy tak. o samej grze. Dlatego o samej grze. Gramy jako agent. Agent nie do końca jest powiedziane jakiej opcji politycznej. Celowo nie jest to powiedziane po to, aby... Dlatego, że no, Kursk jest grą przygodową, która opowiada o katastrofie, która nie do końca była jasna. W sensie nie wiadomo do końca, co się tam stało, dlatego jest to temat tak kontrowersyjny. I wchodzimy na okręt jako agent, wysłany nie wiadomo przez kogo. W sensie wiemy, że dostajemy polecenia, zadania i tak dalej, ale celowo nie jest powiedziane, kto te polecenia wysyła, dlatego że nie wiadomo, jak to było naprawdę. Dlatego twórcy nie chcą jakby opowiadać historii ze swojego punktu widzenia, jakby tworzyć jej. Chcą opowiedzieć tak, jak było, na podstawie danych, które są dostępne. I to jest jakby ważne, że ta gra jest... twórcy próbują utrzymać ją jak najbardziej w takim realnym tonie, powiedzmy. Więc nie jest to gra edukacyjna, jest to po prostu przygodówka, która opowiada tę historię. I zaczynamy przygodę jeszcze poza okrętem, dopiero w hotelu, w miasteczku, dopiero później na ten okręt się dostajemy. Później, oczywiście tak w skrócie, następuje katastrofa, której nie możemy uniknąć, jako że ta katastrofa się rzeczywiście wydarzyła. I po katastrofie gra z takiej przygodówki zmienia się w sumie survival. W taki survival. Więc dwie mechaniki tutaj takie główne zostały zastosowane. I nie wiem. No zobaczymy, nie? Zobaczymy. Wygląda całkiem nieźle, dlatego że została stworzona na silniku Unity. Tak, a ten silnik jest dosyć kapryśny i no powiedzmy sobie szczerze, że nie tak, najpiękniejszy. Kursk generalnie płonie, dymi i to co widzieliśmy czasami... Ogień jest bardzo ładny. Tak, jest dużo ładny, niestety jest bardzo klatkożerny. To co mnie zainteresowało w tym tytule to, że twórcy powiedzieli, że nie planują przekłamywać historii, ale planują również kilka różnych zakończeń. Także nasze akcje będą miały jednak mimo wszystko wpływ, może nie tyle na sam Kursk, ale na losy bohatera, którym kierujemy. To, co będziemy robić w części fabularnej, będzie później miało przełożenie na to, co będziemy robić w części survivalowej, tak? Prawdopodobnie na to, czy nam się uda wydostać na przykład, czy jest, nie. Jest dużo właśnie zadań, jest dużo zadań pobocznych i każdy z nich, znowu, podejmowanie decyzji ma mieć dość duże konsekwencje. Gra, tak jak mówię, wygląda ok. Ten build, który widzieliśmy, nie jest jeszcze doskonały, ale twórcy bardzo szybko sprostowali, że już bardzo dużo poprawek zostało zastosowanych. Gra w tym roku wychodzi na komputery osobiste, czyli PC-ty, w przyszłym prawdopodobnie na konsole. I tak to na razie wygląda. No, projekt ciekawy, bo powstający już od dłuższego czasu i kiedy wreszcie zostanie dostarczony, to będziemy mogli zobaczyć, jak twórcom wyszła ta opowieść o Kursku. Moim zdaniem warto projekt obserwować choćby ze względu na to, że reprezentuje taki dość wąski nurt gier, które starają się przedstawiać historyczne fakty. Tak. Okay. I na tym się skupiają. To jedyny inny tytuł, który przychodzi mi w tej chwili do głowy, to jest Valiant Hearts, który był takim edutainmentem na temat pierwszej wojny światowej. Generalnie, jeżeli kogoś znaczy, nie... Było ich więcej, wiadomo, ale taki ostatni przykład, który przychodzi mi do głowy. Jeżeli kogoś nie interesuje, to, ale jeżeli ktoś też lubi kontrowersje, to też warto śledzić ten tytuł, bo na pewno jeszcze będzie... Nie można aktywnie lubić kontrowersje jako zainteresowanie. Można być dramem, fanem dramy. Fanem dramy? Okej. Okay. Ty lubisz, tak? Czy możemy w końcu o Sekiro pogadać? Dramo, tak, powinniśmy porozmawiać o Sekiro, bo już czekam. Dobra, już nie ma więcej polskich gier do omówienia chyba. Chyba tak. Możemy w takim razie przejść do Sekiro. Ja tylko powiem, że grałem jako tutaj nadworny amator gier tego typu. Amator w sensie, że mój poziom jest bardzo niski, jeśli chodzi o... Tak, dokładnie, noob.
grałem, bardzo mi się podobało, bardzo fajne nowe mechaniki i powiedzcie teraz bardziej merytorycznie o tej grze z punktu merytorycznie widzenia. Mamy się wypowiadać, ale to wychodzi fanów, tak? Fanów Soulsów. Dobra. Graliśmy w Sekiro. Graliśmy w Sekiro. Graliśmy w Sekiro niestety bardzo krótko, bo prezentacja była 25-minutowa. 25 minut. Może. Chyba zatrzymali się tylko dłużej, bo skakałam przy tym. A, tak, całkiem możliwe. Udało nam się obojgu zagrać, czyli każdy z nas ma coś do powiedzenia na temat samej rozgrywki, natomiast nie będę ukrywał, że dostaliśmy srogie wciry. Problemem jest to, że jak się bardzo długo gra w Souls i nawet w Bloodborne, a potem siada do Sekiro, to trzeba zapomnieć o wszystkim, czego się nauczyło z Soulsów i z Bloodborne. System rozgrywki jest zupełnie inny, system walki jest zupełnie inny, jest oparty głównie na refleksie i parowaniu. Ja tego parowania przez te 20, właściwie nie ponad 20 minut, bo się zmieniliśmy, nie udało mi się go tak nie udało mi się go po prostu dobrze używać. Co więcej, graliśmy też bardzo sousowo, podchodząc do postaci, łapiąc agro, cofając się i wchodząc z nim w pojedynek. Okazuje się, że nie. Gra się że na nie tak się w to gra. Tak. Nasza postać jest dużo bardziej mobilna. Jesteśmy w stanie za pomocą grappling hooka i podskoków już w tym momencie jakby Estus znika z czterech podstawowych klawiszy, jest na D-padzie teraz położony. Co ja mówię? Jesteśmy w stanie za pomocą skoków, dużo bardziej platformowa jest w ogóle ta gra, poruszać się bardzo płynnie pomiędzy walkami, z których jesteśmy w stanie uciekać. Udało nam się stwierdzić, jeżeli chodzi o level design, że gra jest zrobiona wciąż tak samo dobrze jak wszystkie inne gry Fromów, czyli grając we trójkę przyszliśmy zupełnie trzema innymi drogami, tak naprawdę. Trafiliśmy na kilku minibossów. Ja najkrótszą. Pionowo w dół, bo nie do celu. Widzieliśmy, świat jest w ogóle przepiękny, kolorowy, nie, no, po prostu oczne cukierki, żeby tak powiedzieć, ale przy okazji wciąż widać tam wszystkie łachmany tych Fromów, takie bardzo ich specyficzne rzeczy. Bardzo dobrze jest fizyczny system draperii w ogóle też jest związany. Jest fenomenalnie udźwiękowiona ta gra, w sensie, no ale to też bardzo fromowskie. Postać stawia ciągle jedną nogę wyżej nad drugą, kiedy chodzi, kiedy się staje, co jest super, natomiast usunęli jej przekładanie nóg, kiedy się odwraca. I nie ma ragdoli. No, to jest w ogóle najgorsza rzecz, jaka w ogóle istnieje, nie ma ragdoli. Ale hitboxy. Niestety. Nie, hitboxy. Hitboxy tradycyjnie są sousowe. Zdarzały mi się sytuacje, w których byłem przygotowany zarzucić komentarzem, że są dużo lepsze, bo te bronie, którymi walczą ci przeciwnicy, są przeważnie, wiesz, dużo mniejsze, to nie są obuchy, przynajmniej nie w przypadku tego dema. I zdarzyły nam się naprawdę bardzo, bardzo wąskie uniki, ale zdarzyły nam się też sytuacje, w których zwłaszcza swipe attack, kiedy twój unik, niestety oczekiwałbyś tego, że dasz radę nie dostać obrażeń, a jednak je wyłapujesz. A mam wrażenie, przepraszam, jeszcze tak się wtrącę, że Sekiro jest, nie wiem jak to powiedzieć, nie chciałbym powiedzieć, że grzeczniejsze od Soulsów, ale ten klimat jest zupełnie inny, taki trochę spokojniejszy mam wrażenie. W sensie... No to jest taka feudalna Japonia, ale taka rzeczywiście ten świat nie ulega rozkładowi, ani nie jest tym takim lovecraftowskim, gotyckim. Nie wygląda jakby się kończył, albo jakby się skończył już wielokrotnie. Tam są piękne kwitnące drzewa, są liście na ziemi, są trawy, w których się... Trawa nie jest tak głośna jak w Dark Souls 2, co jest super spoko. Zupełnie tak swoją drogą usunięto system levelowania. To już było wcześniej zajawione, bo potem się skumało, że to już było wcześniej zajawione. Czyli podchodząc do idoli, czyli ogniska / lampy, nie można levelować, odblokowuje się checkpoint, natomiast odblokowuje się później lepsze bronie i lepsze takie dodatki do tej ręki, której nie ma nasz bohater, i która ma taki augmentations, do których się używa w bardzo specyficznych sytuacjach podczas walki. Jest to dosyć skomplikowane, jak ja teraz o tym myślę, bo naprawdę gra się zupełnie inaczej. Bliżej temu trochę bardziej do Bloodborne niż do Soulsów, ja bym powiedziała, bo walka jest szybsza. Mhm. Natomiast nie do końca to jest to żałuję, samo. Żałuję, że podeszliśmy grając do tego z tymi odruchami, bo ja na przykład starałem się wykorzystać ten topór, którego animacja sugeruje to, że on jest ciężki i potężny, do tego, żeby stunlockować przeciwników, a okazuje się, że on na dobrą sprawę służy do rozbijania tarcz, którymi zasłaniają się niektórzy z przeciwników. Wydaje mi się tak swoją drogą, nie mam tego jak jakby sprawdzić w tym momencie, ale że jeżeli my
byśmy grali tak w tą grę, jak założyli twórcy, że powinniśmy grać, czyli więcej stealtha, to ona może być nieco łatwiejsza w opanowaniu niż Soulsy, co może powodować faktem, że później pewnie się rozwija. Demo się kończyło tak naprawdę na tym Corrupted Monk, który był pokazywany... On był pokazywany już kilkakrotnie przez Fromów na zajawkach. Mm-hmm. Mamy też... I był też gigantyczną statuą, która właśnie stała, mamy też stała, bardzo stała, fajne zdjęcie z Grema pod tą statuą. Tak. Więc... Jak robiliśmy dziwne rzeczy. Kanoniczne bardzo. Bardzo kanoniczne. I bardzo logiczne i wszystko, co tam się działo. Zrobiliśmy fuzję z Dragon Balla. Tak. Potem, ale kolejka nas kochała po prostu. Najpierw nawiązałaś Bloodborne'owy kontakt z Monkiem. A potem projektowałam Słońce. A graliście w Nioh właśnie? Graliśmy w Nioh, ale... W sensie chodzi mi o to tylko, bo... To też jakby była gra w trochę innym klimacie, więc jestem ciekaw, jak byście Gdybym potrzebował użyć skrótu myślowego, to bym powiedział, że Sekiro nie jest duchowym następcą Soulsów, jest duchowym następcą Tenchu. Mhm. Postać może się przyklejać do ścian i będąc przyklejoną do ściany możesz wykonać instakill. Press X to hack the wall. Tak, możesz zrobić instakill, tak samo jak możesz zrobić instakill wisząc na krawędzi. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że powiedziałeś o tym. Myśmy na to nie wpadli oczywiście. Nie, my z grą szliśmy w ogóle jak w walce zamiast nóg, idziemy, kurde, chodź ten. Powiedziałeś shurikenem agro, a potem pojedynek, który jak się okazuje... Każdy z przeciwników ma swój pasek zdrowia, na dobrą sprawę, potem ma pasek takiego stan lokowania, ale ma też takie diamenciki, które reprezentują ilość pasków zdrowia, więc nawet jak udało nam się zjechać tego generała do zera, tak. Tego trzeciego przeciwnika na mapie, który sprawiał nam... Trzeci przeciwnik nam sprawił tak dużo, my nie wiedzieliśmy w ogóle dlaczego, ale czemu ja gram dobrze w Soulsy, w ogóle o co chodzi? Iga była bardzo szczęśliwa, że zjechała mu pasek życia do zera, a potem niestety bardzo tak, szybko... Tak, czemu nie umierasz? Tak, spoko. Potem sama umarła i dzięki temu odkryliśmy to, że istnieje mechanika rezurekcji. Tak, jest właśnie system rezurekcji, w którym kiedy giniemy, to gra się pyta, czy chcemy wrócić do checkpointa, czy się rezurektować, ale są tylko dwie rezurekcje. Mhm. Nie wiem, czy to było tylko na potrzeby dema. Ja miałem raz jeden. One się ładują czasowo chyba. Albo są tak. One są na cooldownie. Jako, chyba. Że nie ma levelowania, to nie zbiera się też w cudzysłowie dusz łamany przez blood, właśnie przez krew. Zbiera się natomiast takie jednostki jakby wynikające trochę z myślenia tego szintystycznego japońskiego, takie jakby kawałki dusz, takie papierowe lalki. Które są nie używane do levelowania, tylko do używania tych augmentations, które mamy w łapie, czyli to działa trochę jak Quicksilver Bullets. Mhm, dokładnie. Te Bloodborne. Ludziki wyglądają jak... Jest możliwość one hit, one death, jak najbardziej. Tak. Co więcej, gra raczej zachęca właśnie do tego, żeby dojść do momentu, w którym złamiemy blokadę przeciwnika, żeby móc zadać bez względu na to, ile ma. I w przypadku zwykłych pionali nie jest to na dobrą sprawę trudne, bo jeżeli nie zostaniemy przez niego uderzymy. Spektakularne takie glory killer, gdzie są rozwiązane. No ale też tak jak mówiłeś, Gremo Tenchu, to zaczynamy grę właściwie biegając też po dachach, więc jest dużo biegania po dachach i również są one kille właśnie zeskakując z dachu. I ten grappling hook sprawia, że gra oferuje dużo większą wertykalną mobilność, więc jak wspomniała Iga, można z pojedynków uciekać, ale można też przed przeciwnikami się chować po to, żeby potem zaatakować ich z zaskoczenia i na przykład one-hitować. Czyli będę miał rację, jeśli powiem, że to jest gra, która zaskoczy fanów Soulsów i da im trochę takiej świeżości, a jednocześnie utrzyma ten klimat tych gier. Tak, jak najbardziej. Ja jestem super zainteresowana i ja czekam na marzec i będę grać. Ja mam nadzieję, że gra nie ucierpi za mocno na tym, że jest projektem, którego liderem jest Miyazaki, bo są ludzie, którzy prawdopodobnie podejdą i będą próbować grać tak jak my, tak jak w Soulsy i się zwyczajnie odbiją. Natomiast jeżeli... Ja się nie odbiłam. Twój miecz się odbijał, bez przerwy. To jest fakt. Ale wierzę w to, że gra będzie w stanie graczy nauczyć tych poprawnych rzeczy. Tak jak na początku grając w Bloodborne, brak obecności tarczy mógł wydawać się dziwny, ale to jest coś, co szybko nam przechodziło i używanie broni do parowania stawało się drugą naturą. Jak się rozgadałem? Sekiro! Jesteśmy bardzo... Ale ja mam tą koszulkę na sobie nie bez powodu, dla mnie to jest najlepsza gra, jaką widziałem. A, i dostaliśmy koszulki, co jest najprawdopodobniej najlepsze dnie mojego życia. Bardzo gorący tytuł. I to za koszulki, za darmo. Przejdę teraz... Marzec, przyszły rok. W Bloodborne jest ta jedna tarcza i jest żartem. Dobra.
Przejdę teraz na chwilę, żeby też z kebabem porozmawiać we dwójkę. Też chcę porozmawiać. Chciałbym o Assassinie chwilę porozmawiać. Zrobię takie to będzie wstęp. Krótki materiał. Ja Assassin's Creed ogrywałem dosyć często na Gamescomie i za każdym razem coś było nie tak z demem prezentowanym na Gamescomie, z tym buildem. Nie wiem czy to takie moje, czy to taki mój pech, bo na przykład zeszłoroczne Origins, czekaj, w zeszłym roku było Origins, a teraz jest Odyssey. Odyssey, tak. Czyli zeszłoroczne Origins bardzo super, mi się podobało i ta przerwa, myślę, pomogła serii i była bardzo fajnie odświeżona, był bardzo ciekawy setting, klimat i tak dalej. Tutaj dostajemy coś trochę podobnego. W każdym razie. Postanowiono wrócić do robienia gier co rok, tak? I to moim zdaniem wyszło na złe, bo tak. Wersja, w którą pograliśmy po pierwsze 10 minut, była koszmarnie zabugowana. Tak, była tekstury bardzo niepłynna, nie ładowały się tekstury, nie było żadnego balansu generalnie w tej grze, więc wszystkie walki, które ja prowadziłem, były po prostu nudne, bo nie było balansu. Nie chodzi o to, że były za łatwe czy za trudne, po prostu było tak. Nawet nie wiem, jak to określić, no po prostu ani przeciwnicy mnie nawet nie atakowali. Takie flashbacki z Unity miałem, nie? Więc, wiadomo, po raz kolejny powtarzam, że na targach fakt, są ogrywane wczesne wersje gier, oczywiście wszystko to rozumiemy i tak dalej, ale to warto o tym powiedzieć, bo... A gra wychodzi za 2 miesiące, dobrze mówię? 2-3 miesiące, na pewno przed świętami, nie? Chcą się wbić przed świętami, żeby sprzedać na święta możliwie dużo. Ty testowałeś opcję pływania statkiem, która tak, wróciła po Assassin's Creed 4, tak? I nie byłem w stanie nawet popłynąć do przodu, a kiedy pani mi w końcu... Kiedy pani mi... powiedziała w końcu, jak się pływa do przodu, to już powiedziała, ale panowie muszą już kończyć, więc tak. Sobie nie popływaliśmy. Jest troszkę nasz pokaz Assassin's Creed był nieudany. Ja byłem dość dobrze nastawiony na początku. Ja nie miałem żadnych oczekiwań, bo to nie jest seria, która mnie jakoś szczególnie jara. Grałem w jedynkę, grałem w dwójkę i troszeczkę w trójkę i tak. I nic więcej od Ubisoftu nie ograliśmy, oprócz Starlinka, o którym mówiłem wcześniej. Ale też na niewielu rzeczach nam akurat zależało w tym roku od Ubisoftu, a być może kolejne lata. No nie było oczekiwanego przez wszystkich... Czekaj, momencik, bo mi się tutaj... Beyond Good and Evil? Tak, Beyond Good and Evil, tylko skupiam. Nie było oczekiwanego przez wszystkich Beyond Good and Evil, ale to... W żadnej formie z tego, co mi wiadomo. Nadal jest za wcześnie oczywiście. A więc jeżeli chodzi o Ubisoft, to chyba tyle. Ja jestem zawiedzony. Ale to możemy powiedzieć o Square Enix. Nie wpuścili nas. Jestem zawiedziony. Akurat mieliśmy takie wejściówki specjalne na pokazy Square Enix, które jak się okazało straciły ważność. Tak, że były ważne. Akurat w ten dzień, w który chcieliśmy wejść, były nieważne. Były ważne wczoraj i były ważne jutro, a akurat w ten dzień to powiedzieli, że nie. Dzisiaj to nie. Panowie i droga pani, będziemy musieli przyspieszyć nieco, tak, żeby zmieścić się w powiedzmy 2,5 godziny, bo na pewno... Ja bardzo chciałbym, żebyście opowiedzieli nam i widzom troszkę o Metro, jeżeli tak. Mogę tak zasugerować. Będziemy się bić? Będziemy to się Metro? Bić. Będziemy się bić. My generalnie będziemy się bić, bo grę mówi, że jest słabe i mu się nie podobało, bo nie umiał grać w Metro, a mi się podobało. Potrafiłeś chodzić? Tak, byłem nawet w stanie spaść pod mapę. Potrafiłeś pływać? Też nie. No właśnie. Ja miałem generalnie chyba po prostu sporo pecha, jeżeli chodzi o ten build i prezenterzy byli świadomi tego, że ten build może być kapryśny. Tak, bo zabronili nam na przykład bawić się opcjami graficznymi po to, tak, żeby się gra nie wysypała, graliśmy na PC-tach, więc... Mi się nie wysypała, super. Nie miałem żadnych problemów. Mi się nie wysypała, ale ekran był tak ciemny, że miałem problem z widzeniem czegokolwiek, ale to prawdopodobnie była kwestia umiejscowienia monitorów, które były za wysoko. Tak, w ogóle kąt widzenia w tych monitorach był bardzo dziwny. Ale nie mogłem. Nie chciałem się bawić gammą, żeby przypadkiem nie skraszować gry, bo PC Master Race tak. Mocno. Jeżeli chodzi o Metro, ja Metro bardzo lubię. Obie części ograłem i świetnie się przy nich bawiłem. Książki. Książek nie przeczytałem. Zacząłem czytać pierwszą, jeżeli chodzi o książkowe kwestie. Zbyszek jest w stanie powiedzieć dużo więcej, przy czym
To metro nie jest już nawet oparte, tylko jest po prostu inspirowane twórczością, więc... Ale współpracują z Dimitrem, więc to nie jest tak, że oni sobie popłynęli w jakąś tam własną, mhm. własnym kierunku. Współpracują z Dimitrem Głuchowskim, konsultują się z nim, także świat jest spójny i nie trzeba się o to bać. No, to właściwie tyle chciałem dodać. Zmiany. Ja w metro zawsze lubiłem to, że ono było... Jak sama nazwa wskazuje, dość liniowe i ta zmiana... W metrze. Ta zmiana jest dość gwałtowna i nie jestem pewien, jak długoletni fani marki odbiorą fakt, że Iga upuściła telefon. Odbiorą fakt, że w tej chwili będziemy mieli do czynienia z klasycznym open worldem. Sporej wielkości, jakby się wydawało po tej misji, tak. Którą mieliśmy okazję ograć. Można się było podczas tego demo bez problemu zgubić na najzwyczajniejszym świecie. Jeżeli ktoś nie patrzył na marker, który na lewym nadgarstku naszej postaci wskazuje kierunek, w którym powinniśmy podążać, to można się dość łatwo zgubić. Nie można się utopić z jakiegoś powodu. Postać nie potrafi pływać, ale nie jest się też w stanie utopić. To jest trochę dziwne, bo mapa, na której graliśmy, była dość mocno upstrzona zbiornikami wodnymi różnej wielkości i głębokości. Interfejs, który był zawsze bardzo charakterystyczną częścią metro, jest nieco inny, ale zachowuje ten klimat i swoją dziwność, bo interfejs metro zawsze był taki bardzo, bardzo metro. On nie był ustandaryzowany, bo w dzisiejszych czasach masa rzeczy jest taka sama wszędzie i po to, żeby gracze przesiadając się z jednego tytułu na drugi mieli jak najmniejsze trudności. Taki notes z kompasem. No, ma taką deseczkę, mapę i tam... ma zapalniczkę, którą może palić, przepalać pajęczyny, tak jak było w poprzednich częściach. Natomiast nie miałem okazji tego robić za często w przypadku tego dema, które ogrywaliśmy. Godzinnego dema, swoją drogą. Graliśmy obaj w ten sam build i ja niestety miałem sporo nieszczęścia, bo mi się zdarzały niezarejestrowane headshoty, mi się zdarzało spaść pod mapę, jak wspomniałem wcześniej. Zdarzyło mi się też w momencie, zdaje się, ważkiego wyboru moralnego, kiedy dostałem się do jakiegoś człowieka, który udzielił mi pewnej informacji dość ważnej z punktu widzenia fabularnego. Miałem do wyboru, rzekomo, miałem do wyboru zabić lub go ogłuszyć, po to, żeby... Ogłuszyć go? Ogłuszyć. To ma więcej sensu. Gra nie reagowała na żaden z promptów, więc zacząłem maszować guziki, w końcu przez przypadek zmieniłem broń i go zabiłem. No. To nie wiem. To było nieco smutne i nieco... Realista we mnie powinien prawdopodobnie ostudzić zapał wobec nowego metro, ale prezentacja tego tytułu na E3, bo wtedy pokazali go pierwszy raz, bardzo przyspieszyła bicie mojego małego obrośniętego tłuszczem serduszka i dalej bardzo chcę w ten tytuł zagrać, bardzo chcę wierzyć w to, że czas, który jeszcze mają do premiery, czyli pół roku pozwoli im poprawić te rzeczy, bo to nie ma możliwości, żeby produkt w tym stanie trafił na rynek. To chociaż z drugiej strony historia pokazuje, że jednak zdarzają się takie sytuacje. Z nieco mniejszym zapałem, ale planuję to metro jednak ograć. Ja chciałem właśnie jeszcze wrócić do tego momentu, w którym Grem sobie nie poradził z maszowaniem przycisków. Ja miałem okazję również dotrzeć do tej samej osady. I mi się bardzo fajnie tam skradało. Najpierw połowę obozu ogłuszyłem, jednego człowieka musiałem tam zdjąć z kuszy po cichu, bo mnie zauważył. Później ci ludzie w tym obozie odkryli ciało, rozpoczęli alarm, ja w tym czasie zdążyłem się zakraść do jakiejś ich piwnicy, wyciągnąć lepszą kuszę z noktowizorem, wlazłem na wieżę, wybiłem ich praktycznie wszystkich i to, co też było bardzo fajne, w momencie, w którym oni zauważyli, że już większość nie żyje, nie? To po prostu stanęli, zaczęli się poddawać i mówić nie strzelaj i tak dalej. Można było do nich normalnie podejść, oni cię w tym momencie już nie atakowali, ich ogłuszyć albo nawet zabić. To było fajne, to było immersywne i mi się podobało, bo nie było takie... Też ten świat, jakie konwersacje oni między sobą prowadzili, bo na przykład można było do nich podejść, ja tam usiadłem w krzakach, chwilę posłuchałem ich konwersacji, bo... Jak w ogóle startujemy? Poczekaj.
Jak w ogóle startujemy? Startujemy ogłuszeni, budzimy się w wodzie, gdzie jakaś kobieta nas reanimuje. Dowiadujemy się jedynie, że ktoś zabrał naszego towarzysza i ona ucieka. Budzimy się później, jakiś czas, startujemy praktycznie z niczym. Dochodzimy do jakiegoś domu, zdobywamy tam pierwszy ekwipunek. Idziemy, spotykamy na swojej drodze właśnie tą osadę, powiedzmy, tych piratów. Tak, oni sami siebie tak nazywają, niejacy pionierzy, piraci. Oni nas tam straszą, mówią, że nas zabiją, że mamy sobie stąd iść, że mają naszego, że skończymy tak jak nasz kompan, czyli mają jakąś wiedzę o tym naszym kompanie. I w momencie, w którym powiedzmy my tam odchodzimy, bo jak gdybyśmy podeszli, to by nas po prostu do nas zaczęli strzelać, ale próbujemy obejść jakoś ich tam osadę. Można się przysłuchać rozmowie, w której oni mówią, a może trzeba było go jednak zabić i zrobić z niego straszaka, żeby bandyci nie podchodzili, bo bandyci ostatnio podchodzą. Może nie powinniśmy bić tego pierwszego, bo on nie wyglądał na bandytę i tak dalej, i tak dalej. Widać, że oni mają jakieś tam moralne rozterki, to nie są po prostu moby do tłuczenia i zbierania expa, nie? To jest, w jakiś sposób jest to bardzo fajnie pokazane, że te postacie, te NPC też mają jakieś rozterki moralne, że ten świat nie jest taki czarno-biały, że trzeba uważać. Dlatego ja też chciałem na początku tak naprawdę cały obóz ogłuszyć, a nie mordować. Kuszą z noktowizory. Ale później już, już mnie zauważyli, a ja nie chciałem, powiedzmy, się im dać, tak? Będziesz grał w to metro? Będę grał w to metro. Tym bardziej, że no, przeczytałem parę książek, więcej niż grałem. Przy czym nie ograłem wszystkich gier, bo ja grałem tylko w jedynkę. Ale przeczytałem więcej gier. Przeczytałem więcej książek. Lubię to uniwersum. Zresztą grałem i robiłem larpy z tego uniwersum. I myślę, że pewnym szokiem dla ludzi może być wyjście z tych ciasnych korytarzy metra, że gra będzie się rozgrywała w otwartym świecie, gdzie de facto możemy pójść, gdzie chcemy. Bardziej mi po prostu zaczyna przypominać Stalkera, nie? Być może, ale za mało grałem w Stalkera, żeby móc się ustosunkować do tego. Ale ma swój klimat i myślę, że designerzy wyjdą z tego obronną ręką. Zależy, jeżeli ktoś jest growym purystą i dla niego metro bez metra i klaustrofobicznych przestrzeni nie jest metrem, to poczuje się urażony, popłacze się w kącie. A jeżeli ktoś chce po prostu sobie pograć i dobrze się bawić, to myślę, że się odnajdzie w tym świecie. No, okej. Ciekawe podsumowanie. Coś fajnie z tego metra będzie może. Fajnie, że nawiązałeś do Stalkera, bo ja dużo takich porównań słyszałem też i rzeczywiście być może będzie to taki duchowy następca, bo mimo, że Stalker 2 niby powstaje, to wiemy, że już takie sytuacje były. W każdym razie nie zbaczając tutaj z tematu, a Zbyszku, jeżeli już się tak rozgadałeś, to może chciałbyś powiedzieć na przykład o Mount & Blade? Tak, ja miałem okazję grać, tylko 20 minut. Powstaje Mount & Blade 2, o czym pewnie niektórzy z Was już wiedzą. Ja jestem wielkim fanem tej serii, ponieważ bardzo lubię średniowiecze, bardzo lubię RPG, bardzo lubię gry strategiczne, a to tak naprawdę łączy wszystkie te elementy ze sobą. Jeżeli ludzie spodziewają się lepszej grafiki bądź lepszej historii fabularnej niż powiedzmy w Kingdom Come Deliverance, to nie grajcie w tą grę, bo się zawiedziecie. Ale to jest gra, która jest typowym sandboxem, przynajmniej z tego co ja miałem okazję doświadczyć. Nie ma żadnej głębszej fabuły, startujemy po prostu jako wojownik z jakichś nizin społecznych i pniemy się po szczeblach feudalnej kariery, powiedzmy. Tworzymy własną armię i tak dalej, i tak dalej. I jako taka piaskownica, w której po prostu można spędzić wiele godzin i wykonując jakieś questy, i budując tą armię, i ulepszając swoje własne uzbrojenie, i tak dalej, to jest to świetna kontynuacja poprzednich części, ale nic więcej, tak? Jest lepsza grafika, są usprawnione mechaniki, ale jeżeli ktoś ma jakieś bardzo wysokie wymagania względem tej pozycji, to może się zawieść. Jeżeli uważa, że to będzie kolejne Kingdom Come Deliverance, to nie będzie. Bo nie w ten target też celują, myślę. Ale to jest gra, na którą zaraz po Cyberpunku ja najbardziej czekam. Czy z tej gry zostały pokazane jakieś nowe materiały? Co masz na myśli? W sensie trailery czy nie? Bardziej chodzi mi o to, bo nie śledziłem tematu. Jestem ciekaw, czy w ogóle coś pokazano, ale jako, że ta gra powstaje już od... Ja miałem dostęp tylko do grania na komputerku, tak? Ja nie miałem żadnych trailerów, że nie było żadnej prezentacji. Okay. Po prostu mnie wpuścili, ja miałem okazję chwilę pograć. Zgrałem trochę gameplayu. Nie wiem, czy uda mi się... Bo
Nie jestem pewny, jeszcze nie udało mi się sprawdzić, w jakim formacie się nagrał. Próbowaliśmy to sprawdzić na naszym radiu w samochodzie, ale nagrał się akurat w jakimś formacie, którego to radio nie obsługuje. Ale oglądaliśmy, pamiętam, też z eventu ze Spyro na przykład. Ale na pewno zobaczycie Mountain Blade w akcji w jakimś tam... Spróbujemy, stopniu. Tak. Myślę, że warto czekać. Ludzie, którzy lubili poprzednie Mountain Blade'y, będą zadowoleni, moim zdaniem. Mhm. To tyle. Okej. Okay. Wspomniane zostało Spyro. Tak, ja bym jeszcze, jako żeby was też zaktywować trochę, to przeszedłbym najpierw do tematu THQ Nordic i gier, które oglądaliśmy. No, Biomutant. Było to dla nas, był to dla nas najbardziej kontrowersyjny temat tych targów, dlatego że jest taka gra, przy której bardzo się nie zgodziliśmy wszyscy, w sensie dwie osoby. Team, który ma rację i team, który nie ma racji. Tak, dokładnie, więc jako ci drudzy właśnie Graham i Iga zaraz się tutaj wypowiedzą. W każdym razie... Ty i ja na zewnątrz po porozmawiamy chwilę o grach, które ogrywaliśmy na strefie THQ Nordic, poczynając od gry Biomutant. Gry, o którą też pytaliście, gry, która powstała już od jakiegoś czasu, gry, z której widzieliśmy pierwsze materiały. I tak, mieliśmy okazję zagrać w tę grę, stworzyć swoją postać i przenieść się do tego baśniowego świata. W grze nie doświadczyliśmy na razie zbyt wiele fabuły, oczywiście pozwolę wam zaraz rozwinąć tę myśl, chcę tylko nakreślić jakby sam problem rozgrywki. W grze nie oświadczyliśmy zbyt dużo fabuły, oświadczyliśmy takie właściwie demo mechanik, bardzo niespójne ze sobą, bardzo jednocześnie grywalne, ale takie bez większego ładu i składu, więc... Nie zgodziliśmy się w paru kwestiach i pozwolę wam zacząć, dlaczego ta gra nie ma prawa być grą dobrą. Ty chcesz porantować tym razem, czy ja mam to zrobić? Ja mogę. Okej, go. Zacznę od narracji. Gra jest, tak jak powiedział przed chwilą Dorian, zrobiona na zasadzie takiej, że to wygląda bardziej jak taki vertical slice pokazujący, jakie będą mechanizmy rozgrywki użyte w tej grze. Więc przechodzimy tak naprawdę z levelu do levelu. One nie mają zupełnie sensu, że są ułożone w taki sposób. To nie ma jakiegoś większego sensu, jeżeli chodzi o ścieżkę. Ja uważam, że to jest tylko i wyłącznie na potrzeby dema technologicznego, żeby można było pokazać maksa mechanik, ale to faktycznie to nie ma sensu. Vertical slice taki, no. I do tego jest dołożony narrator. Taki narrator, jak macie, chciałam powiedzieć w Bastionie, ale to by było zbyt dużo, może tak. Jest taki narrator, który mówi, jak w MOS, bardzo podobny narrator jest w MOS, który mówi o tym, co się dzieje, natomiast on wszystko, co mówi, to on nie mówi, że teraz robisz coś z jakiegoś powodu, tylko ty coś zrobiłeś, a on mówi, że to zrobiłeś. Tylko nie tak właśnie jak w Bastionie, że tłumaczy ci coś przy okazji o świecie, tylko po prostu rzuca ci jakieś cztery zdania i tak naprawdę mógłby równie dobrze ich nie mówić, bo ty widzisz, że tego dużego typa to ty musisz sprać i to jest spoko. Jest gigantyczny problem z poziomem trudności, który nam pokazany, ponieważ dostajemy cały czas nowe rzeczy, które umożliwiają nam mocniejsze ataki. Atakuje się ogólnie jednym klawiszem, drugim się strzela, trochę jak w Nier Automata, jeżeli chodzi o to rozłożenie tego napadzie. W każdym razie jesteśmy coraz silniejsi, natomiast nasi wrogowie są mniej więcej na tym samym poziomie, albo są słabsi. Chwile obecne raczej się nie skalują i na chwilę obecną ta walka rzeczywiście nie jest jakimś dużym wyzwaniem. Jest satysfakcjonująca pod kątem takiego... Jest wizualnie satysfakcjonująca w ogóle. Pod kątem takiego slashera, ale nie jest satysfakcjonująca pod tym kątem, że sprostaliśmy jakiemuś wyzwaniu. Więc tak. Tu się zgodzę, że rzeczywiście jako, że walka dla mnie była przyjemna, bo była fajnym rozluźnieniem, ale na dłuższą metę prawdopodobnie w danej wersji pewnie byłaby nużąca. Jak będzie ale później... jesteś w stanie w trzech zdaniach lub mniej opisać, jak wygląda system walki? Pamiętasz w ogóle cokolwiek, co robiłeś? Bo z tego, co ja pamiętam, że robisz masz, dodge. Atakowałem, nawet skakałem. Nawet bez dodge strzelasz, dopóki... Dopóki się cooldown nie skończy. Dopóki nie przegrzeje ci się spluwa, potem masz cooldown, wtedy bijesz. I potem znowu odchodzisz i strzelasz, więc tak naprawdę takie granie trochę, żeby nie grać, ale tam spoko, działa, więc gracze jako, że są leniwi, pewnie będą szukać bardzo dużo innych elementów, które mogą nie działać. Nie, tak się nie stanie, to będzie strategia, którą biorą wszyscy. Ta gra ma taki gimmick, który jest widoczny na targach, bo jest więcej monitorów, można się odwrócić, można się rozejrzeć i w zależności od tego, jak stworzymy postać, a tak jak powiedział Dorian, nie ma tam dużo elementów RPG-owych,
Natomiast widać, że są jakieś cechy, które ta postać może mieć. Może być bardziej intelektualistą niż się bić na przykład, albo być bardziej agile. Natomiast nie jest to w jakikolwiek sposób wykorzystane, ale ze względu na to, jak wygląda ta postać, inaczej wyglądają bossowie, w sensie jednostki. Takie odniosłem wrażenie. Wygląd postaci zmienia się wraz z tym, jakie cechy jej nadamy. Tak. Co jest takim... To się sprowadza do tego, do większej, mniejszej głowy, bardziej pociągłej twarzy, dłuższego, krótszego futra. Bohater jest zwierzakiem i urzekło mnie bardzo, ja wiem, że to nie jest może zbyt profesjonalne, ale urzekło mnie to, że w momencie, kiedy zwierzak chodzi, to chodzi na dwóch łapach, ale w momencie, kiedy zaczyna biec, to płynnie przechodzi do takiego... Jakie sprintu na czterech. Sprintu na czterech. Jest to, galopu macie na myśli. Tak, jest to bardzo takie... Czy pies galopuje? Jakby kanoniczne. Ten tak. Okay. I cóż, no ja jestem ciekaw właśnie, ile z tego dema zostanie w pełnej wersji, bo rzeczywiście w takiej wersji ta gra być może by się nie sprawdziła rzeczywiście. I coś jeszcze chciałem powiedzieć takiego. Aha, i ciekawostka taka w sumie na marginesie, że była do grania polska wersja tego dema. Chyba jedyna gra na targach, która była dostępna po polsku. To tak akurat zauważyłem w wyborze języków na początku i nie weszłam w sumie. No. Ja wchodziłam w sumie tylko tam, gdzie był po niemiecku, żeby zmienić na angielski. Okej, okay, no więc ja zauważyłem to, bo dostałem grę jakby od tego głównego menu, gdzie wybierało się język. I grałeś po polsku? Grałem po polsku. Jest fajnie przetłumaczone. Jest okej, okay, jest okej. Okay. No jest tak jakbym się tego spodziewał. Nie mówię tutaj, że gra jest w chwili obecnej kiepska, więc tłumaczenie też, ale jest tak, jakbym się spodziewał, więc ja czekam, bo tytuł mnie bardzo intryguje i to, że między nami też sprawia tyle tutaj, można powiedzieć, nawet kontrowersji. Jestem po prostu ciekaw, jak ta gra będzie wyglądała w finalnej wersji i co tam zobaczymy. Ja jestem ciekawa, bo jest to nowe IP i wcześniej pokazywali, że tam będzie troszeczkę większy nacisk na fabułę i w ogóle narracyjność tego całego doświadczenia. Bo potencjał jest bardzo duży. Jakby tak, baśniowość tego świata sprawia, że tam narracja może być poprowadzona bardzo dobrze. No jest to postapokaliptyczny świat bez ludzi, te zwierzaczki sobie tam chodzą i sobie tłumaczą technologię, którą zostały jako coś z zupełnie innych funkcji. Co trochę takie jak Knit Underground, nie wiem czy gryliście, albo Knit Stories jeszcze wcześniejsze, gdzie po prostu znajdujesz artefakt, przypisujesz mu jakąś jak w małej serence, że to jest coś innego niż to, do czego to normalnie służy. To jest tam cute, natomiast jak na razie bardzo nie. To co, to może opowiedzmy sobie jeszcze teraz, żeby dorzucić do czego zmierzasz. Chciałem tylko powiedzieć, że w Biomutant są kotki, są mechy. Jest baśniowy klimat i warto śledzić, chociażby i dlatego, żeby zobaczyć... lisami, to strzelanie lisami było pretty cool. Pochłania się wodę mechem. Robi się bombelki. Robi się bombelki, więc jest sporo być może ciekawych mechanik. I warto obserwować ten projekt, chociażby dlatego, żeby zobaczyć, w którą stronę się rozwinie. Ale tak jak mówiłem tu wcześniej moim współtowarzyszom, że mimo, że Biomutant może nie był najlepszą grą, to nadal był lepszy niż ogrywane również Darksiders 3. Tu się zgadzamy wszyscy. I tu ja muszę przeprosić, bo to ja nalegałem, żeby pójść zobaczyć Darksidersów, bo dla mnie jedynka i do pewnego stopnia, aż tak źle nie było, come on. Jedynka i dwójka do pewnego stopnia to były moje takie growe guilty pleasures, bo to są średniaki, które bezwstydnie rżną pomysły i rozwiązania od innych, ale to było złożone w taką względnie zabawną całość, którą dało się grać przynajmniej kiedyś. Podobno trudno się do niej wraca teraz. Tragicznie, że się do niej wraca. Natomiast to co zobaczyliśmy, to co postanowili pokazać na potrzeby Darksiders 3, to po pierwsze było fatalnie zaprojektowane demo, bo czas, który dostaliśmy do dyspozycji, pozwolił nam właściwie tylko i wyłącznie zmarnować sporo czasu na cutscenkę, zmaszować na śmierć jednym przyciskiem kilka mobków i kiepska walka z mobkami. I zginąć prawdopodobnie kilkakrotnie w trakcie walki z bossem, który jest kiepsko zaprojektowany. Fatalnie zaprojektowany, z którym walczymy. Źle zaprojektowany. Walczymy na fatalnie zaprojektowanej arenie i całość ma koszmarny pacing, a najgorsze było to, że przed samą walką z bossem, jeżeli udało nam się umrzeć w jej trakcie, nie było checkpointa. Checkpoint jest tylko na początku. Checkpoint jest na początku, więc trzeba było od początku całe demo ogrywać, bijąc mobki. Tego nie było dużo, ale absolutnie rujnuje pacing. Mi się jeszcze wtrącę, że mobki się bije używając jednego
guzika. Yep. Trzy ale ciosy, trzy, cztery ciosy, ślap, 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 ewentualnie okazjonalny unik, ale do tego się sprowadza. Fajna, fajna gra. Super. Fajna. Jeszcze sama... Fajna taka, nie za dobra. Ten boss battle był jeszcze podzielony jakby na dwie sekwencje. Jedno, gdzie można było go bić, bo był na dole i miał takie area attacks. I druga to była taka sekcja platformowa. I ta sekcja platformowa tak bardzo nie działała, że można było wejść na niewidzialne bloki, których tam nie było. Ale na przykład w normalnej krawędzi, która jest, Fury się zdecydowanie łapać. Robiło jakieś losowe w ogóle przewrotki w powietrzu, więc się spadało. A jako, że się miał określony czas, żeby dojść do tego bossa, to ona już odpala atak. W sensie ona, bo tam się walczy z Envy, więc tak. Zazdrością. Odpalała atak. Pojawiała się znowu na dole, po czym pojawiała się znowu u góry. Kiedy się umierało, to się szło do tego samego pomieszczenia i ta Envy sobie tam po prostu chodziła. I nie wiem, ja po prostu... O, mi się to udało tak ten bolało, boss fight zmęczyć, mnie ale... Mnie to tak bolało wewnątrz, w sercu. Ja zmęczyłem ten boss fight, ale dosłownie po, nie wiem, minutę po jego zakończeniu nawet chyba nie obejrzałem cutscenki do końca, wyproszono nas z prezentacji, tak. Bo tylko tyle czasu do dyspozycji mieliśmy. To było dużo mniej czasu niż z Biomutantem, ale to chyba był taki cios łaski, że jeszcze, tak powiem. Jeszcze podobało mi się podejście firmy do merchandise, gdzie dawali merchandise nie od tych gier, w których się grało. Na wyjściu dostawaliśmy plakaty czegoś zupełnie innego, to było mega dziwne. Tak, okay. Super. Mam jeszcze trzy punkty na mojej liście. Czy chcecie jeszcze o czymś powiedzieć takim od siebie? Jeszcze pamiętam, że... Nie pamiętam, jak się nazywał, przepraszam, strasznie głupio, wydawca Ancestors. Tam grałem w jakąś grę, tylko teraz próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywa taki Cyber Religion, czy coś takiego. Tak, Religion. Też jest od polskiego studia gra. To jest taka cyberpunkowa gra o taki teopunk, bym powiedział, gdzie tworzysz po prostu swoich wyznawców. Okay. Nie graliście w to, nie? Nie, bo wy ja w ogóle nic nie dzwoni. Jest 1C w sensie. 1C, tak. Od tego wydawcy, mm-hmm. Tak? My wtedy jedliśmy jedzenie. Wy wtedy jedliście jedzenie, a ja pracowałem. Mm-hmm. W każdym razie, nie mam dużo do powiedzenia o tej grze, ale zapadła mi w pamięć i chciałem tak zwyczajnie o niej wspomnieć, bo to był cyberpunk, w którym był noc i był deszcz. I tworzyło się w mrocznych warunkach swoich wyznawców i tymi wyznawcami atakowało się. To jest właśnie taka technoreligia. Bardzo ciekawy koncept, który... Czyli znowu kolejna polska gra, którą taki warto, black and white? Warto gdzieś nie, się... nie było chowańców. Poza tym też nie byłeś takim godlike'iem, bo tam sterowałeś postacią tego swojego profeta, nie? Proroka, który był... Czyli byłeś takim zrobił godlike'iem i sterowałeś swoim minionkiem. Postacią, okay. Tak. Ale no, coś, na co można zwrócić uwagę, nie? Tak poza The Ancestors. Ja chciałbym jeszcze wspomnieć o Bandai Namco, ponieważ miałem okazję uczestniczyć w pokazie ich najnowszych gier i oprócz Jump Force, czy One Piece World Seeker, czy Soul Calibura, w którym jakby zagramy Geraltem, to zrobiły na mnie wrażenie dwie gry. Trzecią ugrywała Iga, o której mam nadzieję, że też się wypowie. Na mnie wrażenie zrobiła gra Twin Mirror, czyli taka przygodówka epizodyczna, w której znajdujemy się, w którym jesteśmy bohaterem, którego zaręczyny odrzuciła dziewczyna i który wraca do swojego rodzinnego miasta na pogrzeb swojego dawnego kumpla. Czyli generalnie no, jesteśmy w całkowicie beznadziejnej sytuacji i wracamy do jakiegoś starego miasta i budzimy się nad ranem i mamy całą zakrwawioną koszulę i generalnie jest szok. Nie wiemy, o co chodzi. I wchodząc do łazienki, żeby zobaczyć, jak ta koszula wygląda, to naszą drogę blokujemy my sami. W sensie nasza druga... Nie spodziewałam się. Nasza alter ego po prostu... Ale tak jak Darkling, Linka na przykład? Tak, po prostu mamy swoją postać i drugą postać, która jest z nami, ale która jest naszym jakby, możemy powiedzieć, złym takim duchowym bratem. Z głosem rozsądku. Więc zaczynamy rozwiązywać zagadki, możemy przenieść się do naszego Mind Palace, w którym po prostu łączymy gdzieś tam fakty i próbujemy dojść do tego, co się wydarzyło. Fajnie się zapowiada. Wiadomo, że nie jest to może najbardziej oryginalny pomysł, ale tak jakby ciągła walka ze swoją podświadomością, tutaj szukanie w umyśle bohatera nowych faktów, może dać radę. Klimatem
Momentami kojarzyła mi się trochę z Deadly Premonition, a jako, że ta gra była spoko i była bardzo niedoceniona, to być może zobaczymy coś podobnego, ale na pewno nie z tak pokręconym humorem i klimatem. I monologami. Ogrywałem również Eleven, czyli grę o wojnie, w której głównymi bohaterami są fotograf i taki mechanik. Gra jest o tyle ciekawa, że ma bardzo, bardzo dziwną oprawę graficzną, a właściwie wygląda jak impresjonistyczne malarstwo stworzone metodą puentylizmu, czyli po prostu gra, w której cała grafika stworzona jest z kropek farby i gra się w nią dziwnie, bo cały czas ma się wrażenie, że coś jest bardzo niewyraźne, że to nie powinno tak być, ale jednocześnie to powinno tak być. I gra jest bardzo artystyczna i taka momentami zaskakująca, ile treści da się przekazać poprzez taką, wydawałoby się, niewyraźną oprawę graficzną. A twórcy bardzo fajnie pokazywali, jak dochodzili do tych efektów, że to jest też trochę spowodowane tym, że to są tylko wspomnienia, więc one nie zawsze są wyraźne. Gra opowiadająca właśnie o wojnie, ale znowu z zupełnie innej perspektywy, nie z tej takiej stricte wojennej. A także czekam, lubię takie niecodzienne projekty. Iga ogrywa za to pierwszą część ciekawej antologii. Antologii horroru, która się nazywa Dark Pictures. Mhm. Ona jest zrobiona, jeżeli gra się w Until Dawn, to jest zrobione tak. Natomiast mi się trudno wypowiedzieć o tym, co widziałam, ponieważ przez to, że to będzie epizodyczna gra i nie była od początku, bo było takie tam w poprzednim odcinku i rzuca tak naprawdę gracza do settingu, którego nie zna, z bohaterami, których nie zna, którymi powinien się obchodzić, bo to jest horror, więc jakby przedłużamy tutaj jakąś taką projekcję na tego bohatera i mamy się nim obchodzić i musimy wiedzieć mniej więcej, co się dzieje. Więc rzuca cię na jakiś taki tankowiec, taki pomyślcie Resident Evil 7, taki tankowiec. Okay. Rzuca się na taki tankowiec, w którym się nic nie dzieje, bohaterowie chodzą super wolno. Ogólnie to nie jest za bardzo strasznie. Nie wiesz, o co w ogóle chodzi i czemu oni współpracują, pomimo tego, że główną bohaterkę trzyma ziomek tam na muszce generalnie przez cały czas. Potem spotyka się kogoś, potem jest kilka bezsensownych zupełnie dialogów i potem temu się kończy. Więc ja ogólnie... Są jeszcze zombie. Widziałem zombie. Są takie zombie, ale nie do końca zombie, bo to są jakby takie wykwity imaginacji głównej bohaterki. Okay. Nie wiem, ja nie zobaczę. Ja grałam w Until Dawn i to nie była najlepsza gra, jaka wyszła, ale widzę jej mocne strony, to ja trochę nie rozumiem, co oni chcieli osiągnąć, pokazując to w ten sposób. Zastanawiam się, bo mówisz, że gra jest epizodyczna, ale nie wiem, bo jakby to jest antologia, czyli każdy epizod ma stanowić osobną opowieść, interpretację innej legendy, innej creepypasty, więc zastanawiam się, czy każda z tych opowieści też będzie podzielona na odcinki. Tak mi się wydaje. Czy po prostu na potrzeby dema też trochę zostało, w sensie jeżeli kontynuujesz rozgrywkę, to po prostu jest taki zabieg tutaj stworzony. To jest bardzo kuriozalny zabieg w ogóle, żeby pomyśleć, dobra, bo ja myślę, że to jest tak, nie chcieli pokazać początku, tak, żeby już nie spoilować gracza w akcję. Tak, i wrzucają cię w akcję, w której naprawdę totalnie nie masz żadnego pojęcia, o co chodzi. Nie jesteś przywiązany do bohaterów, tak. Przywiązana w tym wypadku. No i gra się taką dość roznegliżowaną panią ogólnie. W każdym razie tak ciekawy zamysł na antologię. Ale silną, widać, że jest silną kobietą. Ma silną niezależną, tak? Tak. Okay. Tak. Ciekawy pomysł na antologię i taki zamysł wielu niepołączonych ze sobą opowieści. Jako seria to ma szansę się udać, ale jakby początek niezbyt udany. Więc jeżeli ogramy to wszystko od początku i rzeczywiście zanurzymy się w te poszczególne historie, które mają być takimi mini historiami, to jakby to nie jest tak, że każda gra z tej antologii to będzie takim Until Dawn, tylko to mają być takie mniejsze gry. Być może jeżeli zanurzymy się w każdą z nich, to wtedy będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Dosyć ładnie wygląda, ale oprócz jak tego... Jak Until Dawn. Znaczy, no tak, tylko że w Until Dawn jeszcze miałeś różne na przykład krajobrazy. Tam wszystko, co widziałam, to była totalna ciemnica, okay. Więc nie jest problem zrobić ładny model w totalnie ciemnym pomieszczeniu. Więc jakby... Jasne. To prawda. Mhm. Chyba, że masz RTX-a wtedy. Czy mamy coś jeszcze do powiedzenia, czy gram się spóźni na lot? Spyro, bo chyba jest ostatnio. Myślałem, że powiedziałeś spoko, że się spóźniasz. Ja ogrywałem Spyro u Activision i... Fajnie. Powiedzieć mogę tyle tylko, że no jest to ładniejsze Spyro, które już dobrze znamy.
ponieważ ciężko wypowiadać się jakoś bardziej na temat remasterów. Jest ładne, nie ma tych takich bolączek, jeśli chodzi o sterowanie i o kamerę. Dostajemy trzy gry na raz. No, no są piękne, ale Spyro zawsze w założeniach było bardzo ładne, jeśli chodzi gdzieś tam o postaci, mimo że dosyć mocno się postarzało. Teraz jest po prostu odmłodzone, ale jakby gra grom, ale zostaliśmy też zaproszeni dzięki uprzejmości firmy Cenega na takie ciekawe wydarzenie. Związane z nadchodzącą premierą Spyro. Zostaliśmy wywiezieni 80 km poza Kolonię do miejsca, jak się chyba nazywało, Flyspot? Jakoś... Nie, szczerze, to był generalnie indoor skydiving. Tak, dokładnie. Chyba tak się w sumie nazywało jednak. I miałem okazję przelecieć się w tubie. Zabrzmiało dużo lepiej w twojej głowie, niech zgadnę. Powiedziałem czy pomyślałem. W każdym razie, rzeczywiście, mogliśmy poczuć się jak Spyro, mogliśmy przebrać się w strój Spyro, założyć na siebie dmuchanego Spyro i polatać w tubie. No, Spyro. Śmieję się, że game dev to poważna sprawa, więc zrobimy tak, taką imprezę. Tak, zdecydowanie, traktujmy tę branżę bardzo wszyscy poważnie. Wszyscy wyglądają jak kretyni. Mamy zdjęcia. Ale trochę materiału z imprezy mamy i na pewno fajnie to wyglądało. Jedyną taką bolączką było to, że na evencie nie mogliśmy ograć Spyro i to było dosyć dziwne. Niestety. Wydarzenie było zapowiadane jako takie wydarzenie z lat 90. i trochę spodziewałem się zarówno nowego Spyro, jak i że była jakaś mała szansa też na stare Spyro na starych telewizorach, ale ani jedno, ani drugie. Niestety nie doszło do... Obiecano atmosferę lat 90. była w szczątkowych ilościach, ale Dorian wyglądał jakby się dobrze bawił. Wyglądał jak absolutny kretyn. Ustalmy to raz na zawsze. Natomiast wygląda na to, że jakby się dobrze bawił. Tak, bawiliśmy się też z Popkinem z CD Action. Tak, on też sobie pofruwał. Ja niestety pojechałem jako kamerzysta znowu, także... A później mieliśmy dwugodzinny powrót imprezy. Ojejku, jak mi... I również dziękujemy. No. Pozdrawiamy Radio Szczecin. Tak, więc dziękujemy bardzo. Czy jeszcze coś mamy do dodania? Ja chciałbym a propos Activision dodać tylko, że ogrywałem nowe Call of Duty i byłem koszmarnie zawiedziony, bo Call of Duty to jest seria, którą uwielbiam, takie moje guilty pleasure, do której wracam co roku. I dostałem to samo, co ogrywałem w becie, która była dostępna jeszcze przed Gamescomem, bez żadnej nowej zawartości i bez jakiejś tam super zapowiedzi. Ale w kontrze grałem w Battlefielda 5, który wygląda jak jedynka na sterydach z nowymi teksturami. Jest ładny i jest grywalny i te misje są bardzo spoko. Ale na chwilę obecną bez rewolucji, to takie tylko moje tutaj doświadczenia. Z tymi dwoma grami. Więc czy jest jeszcze coś, co chcielibyście dodać, czy kończymy ten 2,5-godzinny maraton opowiadania o Gamescomie? Ja właściwie chyba wyczerpałem temat. Jak wspomniałem wcześniej, ja dużo nie grałem. Ja masę czasu spędziłem po prostu biegając kamerą za ludźmi, między ludźmi, nad ludźmi, pod ludźmi i tak dalej. PC-ciarzami. Tak, a propos, tak podsumowując całą imprezę, mieliśmy bodajże 4-letnią przerwę, jeżeli chodzi o wyjazdy na Gamescom i ja bardzo się cieszyłem, że możemy wrócić. Już na początku miałem wrażenie, że ten rok generalnie jest nieco słabszy od lat poprzednich i od lat nadchodzących, bo jest to taki trochę kres generacji, mimo że możecie wypierać tą myśl ze swoich głów, ale prawdopodobnie od przyszłego roku zaczniemy widzieć rzeczy na nową generację konsol. Ten rok był nieco słabszy, chociażby przez to, że na przykład nie mamy nic ze strefy PlayStation, ponieważ główną grą był tam Spider-Man, który na dniach jakby ma premierę. Raz, że wychodzi, dwa, że już grałeś. Tak, więc to świadczy o tym, że ten rok, mam wrażenie, jest nieco słabszy, ale sama impreza bardzo fajna, bardzo jestem zadowolony. Jestem bardzo zadowolony, że tyle rzeczy udało nam się sprawdzić, udało nam się ograć, udało nam się to ogarnąć w miarę sensownie, czasowo i jestem zadowolony. Także też dziękuję Wam za fajną współpracę podczas targów. No i podzieliliśmy się z Wami tym, co mieliśmy okazję przez te parę dni ograć i zobaczyć. I
Chyba tyle. Czy macie coś? Ja bym jeszcze dorzucił komentarz, który pojawiał się w naszych konwersacjach już kilkakrotnie, dlatego że zapomnieliśmy wspomnieć o tym teraz na streamie, ale odnoszę wrażenie i myślę, że chyba większość, jeśli nie wszyscy w ekipie, podzielają moją opinię na temat tego, że cosplay zaprezentowany na tegorocznym Gamescomie był jakościowo raczej słaby. Istnieje szansa, że pojawialiśmy się w niewłaściwych miejscach o niewłaściwym czasie. Ja się specjalnie w jeden z dni w wolnej godzinie wybrałem do hali, w której był tak zwany Cosplay Village. Liczyłem na to. Iga była ze mną, jako moja asystentka. Kazała się ludziom przesuwać, robić dziwne miny. Dziękuję bardzo za pomoc. Ale tam cosplayu to myśmy uświadczyli dosłownie może stuzin interesujących strojów, może. Tam była gigantyczna scena na różne konkursy cosplayowe, która była sponsorowana przez Redów swoją drogą. I tam niestety bardzo niewiele. Okazało się później, zupełnie jak już byliśmy w drodze na zewnątrz, kiedy kończyliśmy naszą przygodę z targami, że na zupełnie innej hali była zupełnie inna scena, na której odbywał się tylko jakiś... Tylko nie było nigdzie zapowiedziane. Zupełnie inny konkurs. Totalna partyzantka. I z daleka, tam przez plecy osób obserwujących, widziałem, że tam kilka interesujących strojów mogło się pojawić, ale jeżeli będziecie widzieć bardzo mało fajnych kostiumów na nagraniach z targów, to teraz wiecie czemu. Jest niewykluczone, że absolutnie nieznośna pogoda raczej nie sprzyjała temu, żeby wkładać na siebie piankową zbroję, czy cokolwiek innego. Było skupisko najgorszego cosplayu na Fallout Party. Oj, tak, oj. Słyszeliśmy. Sponsorowane chyba oficjalnie przez Bethesdę. To było złe. No, opowiedz. Także. Iga się popłakała na jej widok generalnie. No, popłakałam się na jej widok, tak było. Łzy mi ciekły. Z jednej strony tak było. Tak było, potwierdzam, przyjrzałem obok. Ja tam był. Także kolejne potwierdzenie tego słabszego roku, ale wrażenia ogólnie... Okay, ja się bardzo cieszę, że mieliśmy okazję pojechać. Przede wszystkim taki bardzo fajny bonding exercise dla nas jako teamu, bo tak. to jest cholernie ciężka robota, bardzo, bardzo niewdzięczna i zdarzają się sytuacje stresowe, ale... Tego typu sytuacje też pozwalają nam się docierać nawzajem. Tak, pojechaliśmy też pierwszy raz bez Arka, bez Archona, który w tym roku nie mógł niestety nam towarzyszyć, więc to samo to już było dla nas niezłym wyzwaniem i doświadczeniem. Bez Archona. I Kebab, który pierwszy raz był na tego typu targach, zresztą Iga podobnie. Tak. Więc wydaje mi się, że daliśmy radę. To jak zorganizowaliśmy sobie wszystkie gdzieś tam spotkania i ten czas, wydaje mi się, że wycisnęliśmy z tego Gamescomu wszystko, co mogliśmy. Także ja jestem zadowolony. Chętnie się z Wami wybiorę ponownie, czy znowu na Gamescom, czy na jakieś inne wydarzenie. No i chyba tyle. Chyba tym takim pozytywnym akcentem możemy zakończyć ten stream. Tak. Ja się muszę zacząć zbierać na samolot, bo ja dzisiaj wracam do domu, dlatego nie możemy... Ja jeszcze, zanim wyłączymy mikrofon, wiem, że dużo osób pytało, tak, będzie skrót z tego, co teraz rozmawialiśmy. Powtarzam to, co było powtarzane na początku, czyli wszystko to, co było powiedziane tutaj, zostanie pociętej w formie małych materiałów o konkretnych grach. Prawdopodobnie pojawi się. To co, rozluźniamy się, tak? Bo jeżeli są jakieś fajne pytania na czacie, wy możecie jeszcze nie odpowiadać, a ja w międzyczasie. Generalnie bardzo serdecznie podziękujemy teraz za wasz udział na streamie. I streama zostawimy jeszcze chwilę może włączonego. Nie wiem, czy ja już bym się zbierał, okay. Bo ten naprawdę nie zdąży. Dobra, więc to byliśmy my. Dobra. Gamescom. Do zobaczenia w kolejnych materiałach i dzięki za uwagę, dzięki za obecność przez te 2,5 godziny. Mam nadzieję, że rozwialiśmy wątpliwości. Resztę komentarzy w pytaniach pod materiałami na YouTubie. Papa, o! Nie, 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 n